really want to bring home the first ever Grand Prix victory for his fellow countrymen. He is the one to watch, perhaps, because he has a very, very, very special reason for pulling this one out of a fire. Hans Nielsen on the inside, Golub, then the two Brits, the Ram and Lurie. The outside grids have been very, very useful. But Nielsen said, I'm going to go inside, which can only mean one thing. He is going to swing him into that first turn. He has to be careful. If he leaves a hole, the guys here are capable of whipping into it. Here we go, the final, and away we go. It's Nielsen who scores. Nielsen in front. Nielsen swings out and has left a hole for Golub. We thought that just might happen. And Nielsen obviously feel the English threat. He swung out. He's coming back at Thomas Golub. And Ratzlaff is on his feet because as Nielsen swung out, Golub saw his opportunity. He was absolutely through it like lightning. And although Hans Nielsen is getting back on the inside, Golub is out in the dirt and the Poles love to screw it on, and he is looking very good and his tactics were absolutely perfect. He sensed, I'm sure, if he didn't start, that Nielsen would swing out. He waited back, took his opportunity, and well, he is going for gold. Nielsen is second, not making any inroads. We're into the last lap, 400 metres around here. In third place it is Chris Lurie. But it'll be fascinating to watch that one again, because one has to suspect if Hans Nielsen had just kept his head down and raced instead of being worried about the opposition, he might not have let that amount of space open for this rider. Thomas Golub is the first ever Grand Prix A grade winner, and listen to that cry. Even the Japanese in there are cheering for him. There is Golub. Well, he came from nowhere, two world finals, but this is his biggest moment yet. A win in front of his home crowd, and one fancies a fair bit of vodka might be flowing in Wrocław, and indeed right throughout Poland on this occasion. Certainly didn't dominate early on, found his peak at precisely the right moment. He picks up the prize and of course the top dollars. But how would he fare on the flat, slick surface of Wiener Neustadt, our next Grand Prix? How would he go at Voyens, where he had such a disastrous world final? So much in prospect, so much to conjecture over. New Star Speedway, we've always had one world final, now we've got six, and who knows if this should follow the success of this first final. Chris Lurie thinks it's the Polish national anthem, but I just think it's one of the Poles' victory songs. I don't think it's their national anthem. It's a bit like Swing Low Sweet Chariot. Well, they're a ferociously patriotic nation, the Poles. Lovely people. They're on a rough old deal this century. But they're smashing people. And it's lovely to see them with a smile on their faces. Well, now I think we're going to have a quite scandalous waste of good champagne. Now, this does sound more like the Polish national anthem, and these will be emotional moments for Thomas Golub, the first ever winner of Speedway's Grand Prix, round one. Magical moments for the lad.
Gate 2, Billy Hamill, gate 3, Henrik Gustafsson from the outside, up go the tapes, Gustafsson rears, in the fact they get it down quickly, Gustafsson goes round the outside, but he's been kept at bay by Billy Hamill, who's now out front, and Gustafsson has to do it all over again. Thomas Golob is at the back, he's going wide, he's having a go, Hamill though is holding on, Gustafsson coming through on the inside to take second place from Golob at that point, Golob is going wide, Gustafsson moves across in front of him, which sees Golob lock up, but Hamill has no such problems out front, and the little American looks as if he can take the crown here. Yes, he got a second chance there, didn't he? This time he didn't let Gustafsson go by him, and Hamill is really going for it in this one. He's definitely high up in the GP standings, and this is definitely going to do his cause a lot of good. This victory would lift Billy Hamill into second place and take him above Tony Rickardson in pursuit of Hans Nielsen at the top of the standings. He has 3/4 of a lap to go. Billy Hamill is out front in white. Henrik Gustafsson in second place. Disappointment for him, because it's the American that's going to win this. The fans are waving. The white helmet takes the checkered flag. Billy Hamill is there in second place. Henrik Gustafsson, Thomas Golob disappointed, back in third place. That does mean a triumph, a place on the rostrum, and the photographers are already waiting for the winner of the Swedish Grand Prix, Billy Hamill from the United States of America. Na torze we Wrocławiu. No i oczy całej Polski, wszystkich kibiców na stadionie i wszystkich Państwa przed telewizorami z pewnością utkwione będą w żółty kask. W kasku czerwonym, przypominam, Tony Rickardson, w kasku niebieskim Greg Hancock, w kasku białym Hans Nielsen i w kasku żółtym Tomasz Golob. Jeszcze trwał bijanie toru. Najmocniej robi to Hans Nielsen. Odjechał Tony Rickardson, aby jeszcze się ochłodzić. Teraz to samo robi Tomasz Golob. Bardzo nerwowo pod taśmą, ogromna stawka. Za chwilę najważniejszy wyścig Grand Prix Szwecji, finał A, z udziałem Tomasza Goloba. Drodzy Państwo, skupmy myśli, jeśli istnieje telepatia, przekażmy ciepłe, dobre fluidy Tomaszowi Golobowi, aby udało mu się pokonać utytułowanych, renomowanych rywali. Startował dzisiaj wspaniale. Jeszcze jeden taki start i będzie cudownie. Zaciśnięte kciuki nasze także na stanowisku. Uwaga, kask żółty, Tomasz Golob. Ruszyli. Świetnie, Tomek. Świetnie walczy o pierwsze miejsce w pierwszym uchu. Tomasz Golob wychodzi na czoło. Kapitalna jazda naszego zawodnika. Drugi jest Greg Hancock na trzeciej pozycji. Tony Rickardson, czwarty Hans Nielsen. Tomek teraz tylko środkiem toru. Doskonale jedzie nasz zawodnik. Atakują jednak wściekle rywale. Na szczęście Tony Rickardson próbuje dobrać się do skóry
Gregowi Hancockowi. To dobrze dla naszego reprezentanta, bo Hancock będzie musiał otwierać ataki Richardsona. Teraz Richardson nie wyprzedził Hancocka. Tomasz Golob na czele. Na drugiej pozycji cały czas Greg Hancock, trzeci Tony Richardson, teraz wreszcie chyba udana atak Szweda, niesamowita walka o drugą pozycję za plecami Tomasza Goloba, ale to znakomicie dla naszego reprezentanta. Jeszcze raz odparł atak Richardsona, Hancock, czwarty Nielsen nie liczy się już w tej walce. Teraz Richardson po zewnętrznej próbuje wyprzedzić Hancocka, za mocno wyłamany motocykl i niestety pogubił się Szwed, o mało nie wykorzystał tego Nielsen, a na czele wciąż Tomasz Golob. Zawodnik w żółtym kasku będzie pierwszy, jest zwycięzcą Grand Prix Szwecji, Tomasz Golob. Szaleństwo na stadionie w wykonaniu polskich kibiców. Niesamowita sprawa, niesamowita atmosfera, powiewają biało-czerwone flagi. Tomasz Golob potwierdził, że dzisiaj był najlepszym zawodnikiem. Jakże piękna radość naszego zawodnika. Proszę Państwa, zaschło nam w ustach z tych emocji. Kapitalna postawa. Teraz Tomasz Golob w górze podrzucany przez mechaników, przez Piotra Protasiewicza. I taniec radości. Cieszy się z Golobem również Tony Richardson. Ci zawodnicy startują, przypominamy, w jednym klubie w lidze szwedzkiej. Jakże udany ten pobyt Tomasza Goloba w Szwecji. Mówił, że podoba mu się w tym kraju. Teraz jeszcze chyba bardziej mu się spodoba. Po tym zwycięstwie. Gratulacje od taty. Piękne obrazy. Dwa lata ponad czekaliśmy na ponowną taką chwilę, którą przeżyliśmy przecież w maju 1995 roku, kiedy na inaugurację Grand Prix ten sam zawodnik sprawił tak szaloną radość. Myślę, że tych dobry 1000 kibiców z Polski zaśpiewa chórem Mazurka Dąbrowskiego. Wszyscy już zgrupowani tutaj niedaleko naszego stanowiska na wprost podium. Jak przyjemnie zobaczyć taki napis zwycięzca Grand Prix Szwecji Linköping, Tomasz Golob. Cudowny wieczór na stadionie w Linköping, cudowny dla Tomasza Goloba, cudowny dla nas, bo wreszcie doczekaliśmy się, aby to Polak ponownie stanął na najwyższym podium turnieju Grand Prix. Myślę, że oficjele powinni uciekać już z okolic podium. Tony Richardson ma drobne kłopoty z otwarciem szampana. Kto będzie najszybszy, czy Tomasz Golob podobnie jak na starcie? No, uwaga. Nie, jednak Richardson. Jak przystało na gospodarza, w trudnej sytuacji Tomasz Golob teraz. Trzeci na mecie. Greg Hancock. Zabawne sceny. I ponownie to Tomasz Golob nalewa szampana do czapek. Sobie też, żeby nie być gorszym od swoich rywali. No piękne obrazki, jak tak dalej pójdzie, to Tomasz Golob i Greg Hancock naprawdę zaprzyjaźnią się, bo te ceremonie na podium może nawet zbliżają ludzi. Może nawet zaczną myć głowę co dzień szampanem. Golob in white, the motors roar, the crowd roars, this is the finale, away they go. Hamill keeps it down on the inside, Hancock
Golob picks it up out front. Golob goes wide. Golob tries to go through. Gets held up. Into second place goes Billy Hamill. It's America 1 and 2. Golob has a lot to do. Protasiewicz is at the back. But out front, Greg Hancock, the Grand Prix leader. If he wins this, the title will be there for the taking at Boyens. Out front is Greg Hancock. He started on 75 Grand Prix points. This would be 100 if he gets the 25 here. He's riding with some style, with some flair. And it's opening out because Golob is making no ground at all. And Hancock has the protection of the world champion Billy Hamill immediately behind him. Americans wanted it this way, Peter. Yeah, you know, Hancock's had a lot of things to put up with recently. Before the Bradford Grand Prix, he lost his van and one of his bikes. He managed to salvage two. He had a breakdown on the way here, had to go back to Dover and get the ferry back across to get another van. So he's been really put through it, but he's really excelled in this race. And if he can get this win here, that's great for him. Well, it's tight on the final bend, but here they come. Greg Hancock it is that takes the chequered flag. Billy Hamill, the world champion, is second. The Poles are disappointed with Thomas Golob back in third. Peter Protasiewicz is back in fourth. But the celebrations belong to the two Exide boys. Numbers 1 and 2. To niego Richard Song. I ruszyli. I Jason Tam z trzeciego pola startowego ruszył jako pierwszy. Ścina do wewnętrznej Tomasz Golob. Czy będzie bliżej? Nie. Tomasz Golob jest ostatni, ale teraz pięknie wchodzi w łuk. Wyprzedza. Wyprzedza Sullivana. Tomasz Golob jest trzeci. Nie. Nie. Tomasz Golob jest czwarty. Sullivan odciął się. Wypchnął Tomasza Goloba na zewnętrzną. Teraz tak daleko jak Tomasz Golob w tym łuku, to nie pojechał jeszcze nikt w tych zawodach. Szarżuje, atakuje bardzo mocno Sullivana. Tomasz Golob, ale pozostaje na trzecim, na czwartym miejscu. Kramp przed Nielsenem. Kramp, potem Nielsen, potem Sullivan, a dopiero czwarty jest Tomasz Golob. Ale nie ustaje w atakach. Jeszcze jeden. Bardzo daleko pod bandę pojechał Tomasz Golob. Teraz po wewnętrznej. Zmienił koncepcję tego ataku. Wyjechał daleko na zewnętrzną, czy nie za daleko? Jest! Trzeci! Trzeci jest Tomasz Golob. Przed nim teraz Jimmy Nielsen. Czy to będzie Nielsena? Nie! Nie zdąży! Będzie trzeci! Będzie trzeci! Kramp zwycięża! Potem Jimmy Nielsen na drugim miejscu. Trzeci jest Tomasz Golob, a Ryan Sullivan przyjeżdża na metę jako czwarty. Wreszcie finał. Nie ma w nim Tonego Richardsona, który był ostatni w finale pocieszenia i zdobył tylko 10 punktów w Grand Prix. Dało mu to i tak Mistrzostwo Świata. Jest za to inny Szwed, Jimmy Nielsen, z którym Tomasz Golob rywalizuje o medale srebrne i brązowe. Nielsen będzie wicemistrzem świata, ale chodzi też o zwycięstwo w Grand Prix Polski. To dla Tomasza Goloba było w tym momencie najważniejsze. Tomasz Golob, czerwony kask. Sullivan, kask niebieski. Nielsen, biały. Jimmy Nielsen, największy rywal Tomasza, kask żółty. Ruszyli. Tomasz Golob jest daleko na zewnętrznej. Czy przedrze się? Tak! Wspaniale! Brawo! Rewelacja! Tomasz Golob pierwszy! Pierwszy w tym wyścigu. Patrzymy, gdzie jest Jimmy Nielsen. Gdzie jest biały kask Jimmy'ego Nielsena? Żółty. Przepraszam, żółty kask Jimmy'ego Nielsena. Żółty jest drugi. A więc Tomasz Golob, za nim Jimmy Nielsen. Na trzecim miejscu jedzie Brian Sullivan. Czwarty, ostatni w białym kasku Hans Nielsen. Tomasz Golob pierwszy. Pierwszy Tomasz Golob. Brawo, wspaniale. Do Nielsena zbliżył się teraz Sullivan. Sullivan zaatakuje Jimmy'ego Nielsena. Ale to jednak nie zmieni faktu, że nieco zabraknie punktów Tomaszowi Golobowi, żeby zająć drugie miejsce w ogólnej punktacji cyklu Grand Prix. Wspaniała jazda Tomasza Goloba. To jest to, na co oczekiwaliśmy przez cały sezon. Wreszcie jest zwycięstwo w Grand Prix. Wielkie zwycięstwo Tomasza Goloba w Grand Prix Polski rozgrywanym w Bydgoszczy. Tomasz Golob pierwszy, drugi. Na drugim miejscu zameldował się Sullivan czy Nielsen? Na drugim miejscu Sullivan, trzeci Jimmy Nielsen. Trzeci Jimmy Nielsen, drugi Sullivan, pierwszy Tomasz Golob, czwarty Hans Nielsen. No i wielka, wielka radość na trybunach. Wszyscy podnieśli się z miejsc, wszyscy wiwatują, cieszą się, cieszy się Tomasz Golob. Będzie to wspaniała feta tutaj w Bydgoszczy.
rewelacyjnie jeździł Tomasz Golob. Może pierwsze starty jakby nie w pełni przekonywające, ale potem było już z każdego biegu na bieg coraz lepiej. Kłania się publiczności, wiwatuje Tomasz Golob. Wspaniale to wygląda. Niewątpliwie Tony Richardson jest zwycięzcą całego cyklu. Cieszy się Tony Richardson, bo ma swoje powody do radości. Jest mistrzem świata, ale oto pierwsza butelka szampana wylana na głowę, na kask Tomasza Goloba. I teraz to, co jest nierozłączną cechą każdego wielkiego zwycięstwa. Tomasz Golob, podrzucany przez kibiców, przyjmuje teraz gratulacje od mistrza świata, od Tonego Richardsona. Jimmy Nielsen, który podobnie jak przed rokiem doskonale tutaj spisuje się na torze w Pradze. Błyskawiczne starty, no i pierwsze pole startowe, kto wie jak to się wszystko potoczy. Cztery okrążenia, niewiele ponad 60 sekund, wielkich emocji. Mamy nadzieję z finałem przyjemnym dla nas. Tomasz Golob w kasku żółtym, Jimmy Nielsen w czerwonym, Greg Hancock w niebieskim, w białym Jason Kramp i Tomasz Golob. Patrzmy wszyscy na naszego zawodnika. Teraz skupiony Tomasz Golob ruszył. Kapitalnie wyszedł z podtaczmy. Jest szansa na pierwsze miejsce. Świetnie Tomasz Golob, aby nie odjechał za szeroko. Czy wyjdzie na pierwsze pozycje? Tak jest. Co tu się dzieje, drodzy Państwo, na trybunach stadionu w Pradze? Tomasz Golob na prowadzeniu. Drugi jest Greg Hancock. Trzeci Jason Kramp. Jimmy Nielsen na czwartej pozycji. A Tomasz Golob ucieka. Ucieka rywalom. Już płoną race. Ale musi uważać na Hancocka. Hancock cały czas tuż za plecami Tomasza Goloba. Ta dwójka odskoczyła rywalom. Trzeci jest Kramp, czwarty Nielsen, a my patrzymy cały czas tylko na jednego zawodnika, na Tomasza Goloba, który teraz jeszcze mocniej odkręci manetkę gazu przed wjazdem w kolejny wiraż. Coraz bliżej upragnione zwycięstwo w pierwszym w tym roku Grand Prix w Pradze. Pochylona sylwetka, którą tak doskonale znamy, którą tak lubimy oglądać na torach. Jedzie tą najlepszą ścieżką Tomasz Golob. Jeszcze tylko niespełna 300 metrów do mety. Tomasz Golob na przedostatnim wirażu. Nie może go dogonić, drodzy Państwo. Nie może. Greg Hancock nie da rady. Tomasz Golob wygra ten turniej. Wygra pierwsze w tym roku Grand Prix. Ogromna radość. Jeszcze kilka metrów i jest Tomasz Golob na pierwszym.
pierwszej pozycji. Prawdziwe szaleństwo, nie do opisania. Widzą Państwo, jak reagują polscy kibice padającymi w ramiona. Tomasz Golob dopiął swojego. Jest dzisiaj zwycięzcą Grand Prix Czech. Pocałunek także dla Państwa za ten duchowy doping, za to wsparcie. Gratulacje od Grega Hancocka. No i szalona radość. Nie wiem, czy Państwo doma też tak cieszą się jak ci kibice tu na stadionie. Tomasz Golob przed Gregiem Hancockiem, Jasonem Crumpem i Jimmym Nielsenem. Tak dzisiaj wygląda kolejność wyścigu finałowym w Grand Prix w Pradze. Zaraz zobaczymy powtórkę. Tomek wiedział, wybrał czwarty tor, bo pasował mu poprzednich biegał bardzo ten tor i znakomicie rozstrzygnął ten bieg już na samym starcie. Zamknął rywali do krawężnika i po prostu kontrolował jazdę przez cztery okrążenia. Tomasz Golob po raz czwarty w karierze zwycięża w turnieju Grand Prix. W tej sytuacji, w tej klasyfikacji zwycięstw wysuwa się za Hansa Nielsena, który odniósł 5 wiktorii. No a Tomasz Golob jest w tej chwili na drugim miejscu. Kapitalny znów start Tomasza Goloba. Nie chciałem zapeszać przed tym wyścigiem i tak mówić o tym, że jeśli sprzęt nie zawiedzie, to ma szansę na zwycięstwo. Bo przecież pamiętamy, jakie perypetie zaczęły się od Pragi właśnie w ubiegłym sezonie. Mógł być może medal szlachetniejszy. A teraz cieszmy się razem z naszym reprezentantem. I teraz ten wyścig bez końca możemy oglądać, kiedy już emocje opadły, kiedy wiemy, że Tomasz Golob dostał dzisiaj zwycięstwo, że zdobył 25 punktów do klasyfikacji Grand Prix. Doskonała pozycja wyjściowa, 20 punktów dla Grega Hancocka, 18 dla Jasona Crumpa i 16 dla Jimmy'ego Nielsena. No tu widzimy Tomka w objęciach, Zbyszka Bońka, wszyscy cieszymy się, no jest to sukces w Pradze, no na pewno pierwszy krok ku temu, żeby został Tomek mistrzem świata. Tomaszem Golubem, a Gregiem Hancockiem, który odbędzie się we Wrocławiu, bo jutro jest mecz ligowy Atlasu z Jutrzenką Bydgoszcz. Na pewno będzie nie mniej emocjonujący jak dzisiejszy, powiedzmy, Grand Prix Pragi. Na trzecim miejscu w Grand Prix Pragi 1999 Jason Crump, zawodnik właśnie Atlasu Wrocław, także angielskiego Peterborough i Wargarny ze Szwecji. W trzech klubach startuje. W tych trzech klubach na pewno kibice tych zespołów cieszą się teraz, że ich zawodnik stoi na trzecim podium. I 28-letni Greg Hancock, także Atlas Wrocław. Duża radość dla Ciebie na pewno, Zenku, bo Twoi obcokrajowcy jeżdżą doskonale u progu sezonu. Startuje oprócz Wrocławia jeszcze w Coventry i w szwedzkiej Rospigarnie. To właśnie Amerykanin Greg Hancock. Niesłychanie sympatyczny zawodnik, przyjacielsko do wszystkich nastawiony, a jutro, jak mówiliśmy, no mały rewanż za to, co się działo dzisiaj, jego walka z Tomaszem Golobem. My na antenie wizji transmitujemy spotkanie Start Kilu Gniezdo Kunterszyn Grudziądz. Także trzech uczestników dzisiejszego Grand Prix zobaczymy jutro w meczu ligowym. I wreszcie Tomasz Golob na najwyższym podium. Tak jest. Wspaniały początek sezonu dla Tomasza Goloba. W swoim stylu zawsze wskakuje na to podium, jeśli właśnie wygra Grand Prix. A ten pocałunek na motocyklu, który był słany do kibiców, do Państwa także zapewne będzie jeszcze niejednokrotnie z przyjemnością przez nas pokazywany. To było wspaniałe telewizyjne ujęcie. Gratulacje od ręce Gianiniego. Jest to jedna z przyjemniejszych chwil dla tych zawodników po tak trudnych warunkach, w jakich uczestniczyli w dzisiejszych zawodach, przy obfitych opadach deszczu, w tej madzie, w tym błocie. No w tej chwili będzie mazurek, no i łzy szczęścia.
wielkie brawa dla Tomasza Goloba. Wierzymy, że nasz najlepszy żużlowiec w tym sezonie właśnie osiągnął życiową formę. Teraz kąpiel w szampanie, ta najprzyjemniejsza chyba chwila. Okazało się, że te ubiegłoroczne starty na angielskich torach dały tak wiele pewności jazdy Tomaszowi Golobowi. Teraz potrafi się błyskawicznie przystosować do każdych warunków torowych. No i dzisiaj pokazał. Nie było łatwo, byliśmy świadkami. Była chwila zwątpienia. Wydawało się, że wszystko przysięgło się dzisiaj przeciwko Tomaszowi Golobowi, ale szczęśliwy czerwony gaz Stefan Dano, niebieski Jimmy Nielsen, biały Tony Rickardson, żółty Tomasz Golob. Kto zwycięży w Grand Prix we Wrocławiu? Tomasz Golob troszeczkę spóźnił, ale po zewnętrznej atakuje, a tam Jimmy Nielsen wystrzelił jak z procy spod taśmy. Tomasz Golob na drugiej pozycji, Jimmy Nielsen na prowadzeniu. Na trzecim miejscu jedzie Stefan Dano, czwarty jest Tony Rickardson. Czy Tomek Golob będzie w stanie dogonić Szweda? Pamiętamy, że Szwed był wtedy zmęczony, a więc tracił kondycję w drugiej fazie wyścigu. Teraz jednak jak przyklejony do motocykla, Tomasz Golob już wypuścił maszynę, jest blisko, będzie atakował. To jeszcze będzie fantastyczna walka do samego końca. Jeszcze dwa okrążenia pozostały Tomaszowi Golobowi do końca tego wielkiego finału. Rozpędza się po zewnętrznej, ale niełatwo jest dopaść Jimmy'ego Nielsena. Teraz znów się zbliżył, ależ ostre wejście w wiraż po zewnętrznej Tomasza Goloba. Czy już teraz poszerza wyjście z wirażu Jimmy Nielsen? Broni się wspaniale. No nie wiem czy poradzi sobie Tomasz Golob. Bierzmy do końca, teraz jest już bliziutko. Jeszcze troszeczkę i być może da radę, ale się rozpędzi Tomasz Golob. Zejście kapitalne, ale fantastyczny, wspaniały. Troszkę chyba za szeroko, nie da rady, może jednak teraz. I Tomasz Golob jest! Proszę Państwa, coś niesamowitego, ależ to była jazda. Jest zwycięstwo Tomasza Goloba, no w lepszym stylu nie mogliśmy sobie chyba tego wymarzyć. To była powtórka z Linköping, tylko tym razem w wykonaniu reprezentanta Polski Tomasza Goloba. Chyba nie ma wątpliwości najlepszego żużlowca świata, ależ się cieszy. Tomasz Golob nie jest jeszcze mistrzem, jeszcze do tego w sumie daleka droga, ale któż powie dzisiaj, że jest ktoś lepszy na wrocławskim torze, że jest ktoś lepszy na świecie, jeśli chodzi o sport żużlowy, od Tomasza Goloba. Pognębiony zupełnie Jimmy Nielsen. Zenek, proszę Cię o komentarz do tego wyścigu, bo mnie jest po prostu brak słów. No naprawdę to był, jak można nazwać, majsterstwik Tomka. Pięknym atakiem, po zewnętrznej, zmęczył Jimmy Nielsena i uśpił jego czujność. Tomek atakiem po szerokiej, przycinając do krawężnika, wszedł bardzo mocno i wydawało mi się, że może stracić, jednak przycinając z powrotem do krawężnika wyszedł, no, na prowadzenie o błysk, szprychy, o pół koła, wygrał ten bieg, no, zupełnie zasłużenie i no, podkreślając, że jest w tej chwili najlepszym żużlowcem na świecie. Myślę, że to był wyczerpujący bieg. Wydaje mi się, że pokazałem trochę żużla. Oby ta forma była do końca w tym roku i chciałbym zdobyć mistrzostwo świata. Na tych zbliżeniach i z tego ujęcia, a z tego jeszcze lepiej widać. Przecież oni muszą uważać, żeby nie zaryć pod nóżkiem. Zdaje się, że w największym błocie stoi Gustafsson. Tomek ma tam w miarę sucho. Pedersen to pole startowe wydaje się w bardzo dobrej kondycji. Jechał w głęboką dosyć kolejne Duńczyk. Gustafsson już stoi także krzywo, proszę popatrzeć, także stoi skierowany do środka toru, no i wstrzymujemy oddech. Tomek! 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 Pedersen ma kłopoty, Tomasz Golob! Tomek teraz spokojnie, niech Henka powalczy z Pedersenem. Można by powiedzieć, Tomku, nie szalej, patrzę na polski sektor, flagi w górze, ludzie stoją, szaleją,
Berlin szaleje. Tomek, trzymaj się i uważaj, spokojnie. Ale co ja będę mówił? Niech Państwo sami popatrzą. Ja nie będę Państwu przeszkadzał w tych emocjach, bo to wszystko widać. Tomasz Golob. Jeszcze dwa okrążenia. A tymczasem walka o drugie miejsce w Grand Prix w Berlinie. Bardzo blisko jest już za Pedersenem. I Henka, Henka wyjdzie, wyjdzie! Tak, jest drugi! No proszę Państwa, Polonia Bydgoszcz przed wybrzeżem Gdańsk. Dubletem. No ale nie, Pedersen. Centymetry przed przednim kołem. Ale Henka Tomek nie powiedział ostatniego słowa. Henka znów jest drugi. A Tomek usłyszał za sobą te dwa motocykle i przyspieszył, ale strasznie się rozpędził Gustafsson. To jest ostatni wiraż. Tomek uważaj, nie zaśpi, nie może się złożyć dobrze. Gustafsson! Ach, jak on atakuje! Jest Tomasz Golob! Golob! Zwycięża! Niemiec w Berlinie, ale było tutaj niebezpiecznie, no niebezpiecznie zwolnił, zachował, to był już, no, angielska wręcz flegma udzieliła się Tomaszowi Golobowi, no i Henka był dosłownie, no, o pół motocykla. Popatrzcie Państwo, popatrzcie na to, co się dzieje na trybunach, nawet tu, na trybunie głównej, pod nami, zapalona czerwona rasa. Niemieccy goście trochę przerażeni uciekają, a szaleństwo będzie dzisiaj w Berlinie. Szaleństwo na tym olbrzymim deszczu. Tomasz Golob. Tak wybiegła, wybiegła jak sprinterka przed chwilą z trybuny honorowej żona Tomasza Goloba, Brygida, i popędziła tam do parku Marcela. Tomasz Golob już, proszę popatrzeć, na ramionach wędruje na górę. Henryk Gustafsson. Ja jestem szczęśliwy. Mój faworyt, Henryk Gustafsson, był drugi, nie pokonał Tomasza Goloba. Zasłużył na ogromne słowa uznania za wspaniałą walkę. Zenon Plech gratuluje Tomkowi, ale Niki Pedersen ku radości chyba kibiców Wybrzeża Gdańsk, no, również pokazuje, co potrafi. Jest koło mnie prezes Andrzej Witkowski, szef Polskiego Związku Motorowego. Panie Andrzeju, cieszymy się chyba ogromnie. Tak, no jest to bardzo dobre rozpoczęcie sezonu. Myślę, że wreszcie Tomasz Golob w tym roku udowodni, że jest nie tylko najlepszym zawodnikiem na świecie, ale zdobędzie tytuł mistrza świata, czego mu bardzo serdecznie życzę. No i właśnie jeszcze raz popatrzmy na ten wspaniały start Tomasza Goloba. Świetnie tu pojechał i zamknął Nikiego Pedersena, zrewanżował mu się za tamten moment. No i cóż, i to jest ta sama kolejna, proszę zobaczyć, w której Tony Rickardson nie utrzymał motocykla, a to jest atak Henryka Gustafssona. Wspaniały atak, który przyniósł mu prowadzenie, leciutko zaczepiło przednie koło Pedersena. Za chwilę Pedersen mu się będzie rewanżował, bo trzeba to wszystko bardzo dokładnie zanalizować na tym trudnym torze. O właśnie, to jest atak Pedersena, który z kolei przemknął centymetry przed przednim kołem Henki, ale Henka przytrzymał na tej prostej gaz. Proszę popatrzeć, jaka determinacja, założył się łokciem jeszcze przy tej prędkości 80-90 km na godzinę, założył się łokciem na Pedersena i ta wielka nadzieja Danii niestety tylko na trzecim miejscu. Patrzę na moich duńskich kolegów, patrzę na Jana Ove Pedersena. No niestety takie mają trochę smutne miny, ale Jan Ove teraz podniósł kciuk do góry i tak się cieszą, bo z całą pewnością to miejsce Nikiego jest sukcesem żużla duńskiego. Jest Brygida wspomniana Brygida Golob. Wielka radość tam w boksie. Tomasz Golob już przygotowany na takim wielkim motocyklu, wyjedzie zaraz do ceremonii wręczania nagród. Wielka radość. Mówiłeś, Andrzej, dużo o Henryku Gustafssonie. On naprawdę może się cieszyć. Zajął drugie miejsce, zdobył 20 punktów w Grand Prix, a przecież jeszcze dwa tygodnie temu był tylko zawodnikiem rezerwowym. No i ta kontuzja, złamanie, poważne złamanie uda przez Joe Screena pozwoliła mu startować. Proszę popatrzeć. Z niedowierzaniem mówi, jak ja straciłem tę szansę, mówi Ole. Przecież te tytuły też powinny przyjść do mnie. Teraz już jest uśmiech, fotoreporterzy czekają i należy im pokazywać miny, ale ten gest powiedział wszystko, co mogłem zrobić. Jechałem pierwszy, a Tony Rickardson. Czy dobrze pomyślałem wtedy, co mu mówił?
młody, Niki, ukradłeś mi zwycięstwo. No taka jest niestety prawda, z pewnością nie będą największymi przyjaciółmi w stacji Grand Prix Ricardson i Pedersen. Ale myślę, że kiedy Pedersen obejrzy w telewizji, znaczy obejrzy na magnetowidzie to, co się stało, to chyba trochę wybaczy Ricardsonowi. Henka, proszę popatrzeć, jaki on jest ubłocony, jak motokrosowiec. Ale heroiczną walkę stoczył, bo przypomnijmy, że w tym wielkim finale wyprzedził Nikiego Pedersena. Znakomita postawa, ambitna jazda do samego końca i jest już Henka Gustafsson, a teraz na najwyższym stopniu podium staje Tomasz Golo. No i to jest taka trochę radość, która przypomina mi to Grand Prix we Wrocławiu. To pierwsze Grand Prix w historii żużla światowego, kiedy Tomasz Golob także stał na najwyższym stopniu. Tak się cieszył, nie, wtedy się cieszył bardziej, a teraz hymn, proszę Państwa. Teraz w teamie Kelvina Tatuma, mistrza świata na torach trawiastych, na torach długich, i on powiedział, że Niklas będzie z pewnością w dziesiątce tegorocznego sezonu, a może nieco lepiej niż pod koniec dziesiątki. Tomasz Golob, kask niebieski, drugie pole startowe po jego lewej ręce, czerwony kask Tony Ricardson. Uwaga, poszli Ricardson! Tomasz Golob na miejscu drugim, Jason Kramp atakuje wściekle, Tomasz Golob po wewnętrznej, ale zamyka mu drogę Tony Ricardson, trzeci jest Kramp. Czwarty Klingberg, Krampi napędza się strasznie po zewnętrznej, duża szybkość, ale jeszcze nie tym razem. Jednak wyprzedza wyraźnie Tomasza Goloba, który troszeczkę teraz właśnie popełnił błąd wymuszony przez start toru i jest dopiero trzeci, Tony Ricardson pierwszy. Teraz Krampi ma kłopoty, obejrzał się, gdzie jest Polak, a Tomek tuż za nim. Ricardson zdecydowanie z przodu. Znakomity start. Klingberg już statystuje. Tomasz Golob jeszcze walczy, bo Kramp robi trochę błędów, a Tomek uparcie trzyma się krawężnika, ale to już ostatnie okrążenie. Znowu wyrzuca Krampa, znowu Tomasz Golob tuż przy krawężniku. Widzę tutaj sporo ludzi trzyma kciuki za Polaka, aż jestem zdziwiony, ale teraz właśnie Kramp zrobił to, co powinien zrobić kiedyś Protasiewicz. Dojechał do krawężnika, nie dał szans Golobowi. Tony Ricardson wygrywa, niesamowicie ucieszony. Państwo nie widzą, bo obserwują trybuny, ale teraz dopiero widać, jaki zachwycony Szwed. Tomasz Golob chyba nieco poniżej oczekiwań, przede wszystkim jego, ale także i naszych. 18 punktów zdobędzie za trzecie miejsce Tomasz Golob. 43 łącznie. 25 dla Toniego Ricardsona za miejsce pierwsze i łącznie, proszę Państwa, 41, a więc bardzo dużo odrobił Szwed do Polaka. Jeśli chodzi o Jasona Krampa, druga pozycja, punktów 20, łącznie 25, no i 16 oczek dopiszemy Klingbergowi, który będzie miał łącznie 20. Rzucił teraz. 20. Rzucił z wściekłością Tomasz Golob okularami o nawierzchnię toru. No chyba jednak ma do siebie pretensje. No być może niepotrzebna była to zmiana motocykla. Ale jest tam już żona Tomasza Goloba. Są tam ludzie z jego teamu. Wszyscy go pocieszają. A w górę lata Tony Ricardson. Wielka radość jednego. A nerwy. Wielkie przede wszystkim nerwy drugiego. Stoją na torze od siebie dosłownie o kilka metrów. Tomasz Golob, kask niebieski. Ale jakżeż różne nastroje. Dziękuję teraz za piękną walkę Golobowi, Jason Kramp. No i nie udało się wyjechać przed Ricardsona. Ścinał do wewnętrznej Tomasz. Ale jak się okazało, po prostu szybszy motocykl
lepiej jakoś dostosowany do warunków torowych w tym momencie miał także Jason Crump, bo było widać, jak bardzo się rozpędza po zewnętrznej. Tomasz Golob wybrał widocznie ten wariant jednak taki optymistyczny, że wyprzedzi Szweda na starcie i potem już będzie trzymał zamknięty krawężnik. Tę wewnętrzną nie pozwoli Rickardsonowi się rozwinąć, rozjechać. Stało się inaczej. No i proszę, kto mówił, że jego boli ręka? Jego już nic nie boli, jest niesłychanie szczęśliwy. I za chwilę będzie na najwyższym stopniu podium. Tony Rickardson po raz drugi zwycięży w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Kiedy to uczynił po raz pierwszy, został także na koniec sezonu mistrzem świata. Podtrzyma tę serię, czy jednak nie? Zobaczymy. Ja zastanawiam się, co robi teraz Tony Rickardson, bowiem bardzo szybko pobiegł do swojego boksu. Być może chodzi o to, aby zmienić szybko w tej chwili kombinezon na czysty, na nieubrudzony, aby sponsorzy, którzy wykładają no na pewno niemałe pieniądze. Mówi się, że Tony Rickardson ma w tym sezonie największe środki finansowe ze wszystkich zawodników Grand Prix na przygotowanie, na to, aby mógł odzyskać ten tytuł. Być może chodzi o to, aby Tony Rickardson w czystym kombinezonie usatysfakcjonował tych sponsorów, aby ich loga, nazwy tych firm obiegły cały świat na zdjęciach, których zaraz tutaj tysiące zostanie wykonanych podczas ceremonii dekoracji. A my wykorzystajmy jeszcze po raz ostatni Grzegorza Kacałę. Przypominam, najlepszego polskiego rugbystę, który tutaj w Cardiff przez 4 lata zdobył olbrzymią sympatię miejscowych zakochanych w tej dyscyplinie sportu kibiców. Grzegorz, no tu także byłeś kibicem, tutaj nie możemy mówić o rugby. Jesteś chyba trochę zawiedziony. Znaczy, na pewno, bo liczyłem, że Tomek dzisiaj powtórzy sukces z Grand Prix Niemiec. No niestety trzecie miejsce, ale dalej zostaje na prowadzeniu. 2 punkty przewagi i powtarza się sytuacja sprzed 2 lat, no, gdzie dwóch zawodników, czyli nasz Tomek i Tony Rickardson, rywalizowało o tytuł mistrza świata w tym roku. Mam nadzieję mimo wszystko, że Tomek zdobędzie ten tytuł. Grzegorz, czy będziesz w Gdańsku na drużynowych mistrzostwach świata, czy będziesz potem na rundzie Grand Prix w Polsce? No na pewno, pierwszy raz obserwuję, znaczy widziałem już kiedyś w młodości zawody w Polsce. Byłem na kilku meczach Wybrzeża Gdańsk, ale po wielu latach pierwszy raz jestem na Grand Prix i no, atmosfera jest naprawdę super i na pewno, jeżeli znajdę czas, na pewno pojawi się na następnych zawodach. No i miejmy nadzieję, że będziesz także obserwował Polaka na najwyższym stopniu podium. Grzegorz, dziękuję za to wspólne oglądanie. Trzymam kciuki także za polską kadrę w rugby, którą będziesz wspierał i która może znowu wróci na te średnie poziomy światowe. No a my będziemy się już koncentrowali na uroczystości ceremonii dekoracji. Tony Rickardson, jakiś zadowolony. Powiedział, ja muszę jeździć Grand Prix, muszę tu wygrywać, bo mam za wiele gąb czy gęb do wyżywienia. Cytuję to dosłownie, nie wiem o co chodzi, czy chodzi tutaj przecież na pewno nie o rodzinę, ale być może o tych, którzy są po prostu jego kibicami, którzy tak symbolicznie chcieliby najeść się sukcesami Rickiego. Ale rodzina też się powiększa. Widzieliśmy dzisiaj na deptaku w Cardiff żonę Tony'ego Rickardsona z drugim malutkim dzieckiem w wózku, a więc, no ale również też team rozbudowano. Zatrudnia Tony Rickardson polskich mechaników, którzy pomagają mu podczas każdych zawodów, czy to w Szwecji, czy w Anglii, czy podczas Grand Prix. No i na pewno dzisiaj oni wszyscy będą świętować w znakomitych nastrojach zwycięstwo Tony'ego Rickardsona w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Czy na chwilę możemy na dosłownie minutę oddać głos do studia w Warszawie i zapytać Mirka i Rafała, co sądzą o właśnie tym finałowym wyścigu, o sposobie rozegrania go przez Tomasza Goloba. Powiedzcie, zanim oni dojadą i staną na podium. Może panowie powiedzcie nie tyle o sposobie rozegrania samego biegu, tylko tego, jak Tomek rozegrał wybór pola startowego. Bo nawet Mirek już zapisałeś, że zanim tego nie było widać, widzowie tego nie widzieli, nie słyszeli, ale ty już sobie wpisałeś znacznie wcześniej Tomka w pierwsze pole startowe, tak, byłeś przekonany, że on wybierze jednak. Tak, Rafał też miał to samo pole zapisane i dziwię się Tomkowi, dlaczego nie wybrał właśnie pierwszego pola. Wydaje mi się, że zauważmy, że Rickardson nawet nie oglądał pozostałych pól startowych, od razu podszedł do pola pierwszego i myślę, że Tomek powinien wybrać albo pole pierwsze, albo czwarte,
Jest Hanna Rickardsson, widzimy ją na trybunach. I on chyba sobie teraz w tym momencie zdaje sprawę z tego, że popełnił jakiś błąd i z jego toru jest bardzo ciężko wygrać, przede wszystkim z Rickardssonem, który startuje z jego po lewej stronie, więc myślę, że to był podstawowy błąd, wybór drugiego pola. Zwłaszcza, że Tomek w swoich trzech poprzednich startach startował z pierwszego pola i za każdym razem przyjeżdżał na pierwszym miejscu. Tak, ale trzeba zauważyć, że jednak nie miał rewelacji startów, ani jeden start nie był na tyle szybki jak na starty Rickardsson, chociaż Rickardsson nie wygrał wszystkich biegów, ale Tomek ze startu nie był dzisiaj, myślę, najbardziej zadowolony akurat z tego elementu, być może jakieś kłopoty ze sprzętem i nie był specjalnie dopasowany. Na Millennium Stadium dzisiaj najlepszy Ton Rickardsson. Wracamy do Cardiff. Niesamowicie ucieszony Szwed oczywiście, no ale widzieliśmy tam też przed momentem Tomasza Golopa. No, myślę, że to trzecie miejsce Tomasz Golop powinien przyjąć z pokorą. Mówicie tam o różnym, być może błędzie przy wyborze pola startowego. Tomasz Golop na pewno ma swój żużlowy rozum, on na pewno wiedział, dlaczego akurat woli drugie pole startowe. My się na razie tego nie dowiemy, ale na pewno liczył, że uda mu się skutecznie powalczyć z drugiego pola. No i cieszy się Tomasz Golop, cieszy się również 18 punktów. No i to dobrze, że się cieszy, bo to jest postawa właśnie godna sportowca. Nie udało się wygrać, ale każde z tych zdobytych punktów, każdy z tych punktów jest cenny. Utrzymał prowadzenie na torze, o którym przypomnijmy. Mówił, że jest trudny, że go, tak to myślę, chyba nie bardzo lubi. Mówiono, że jeśli jest ten tor zbliżony do Wolverhampton, to on jest torem najbardziej w Anglii przez Tomasza nielubianym. I jeśli na takim torze potrafił dojechać do finału, potrafił być trzeci, no to chyba świadczy jednak o jego klasie przy no, tych uwagach, które poczynili nasi zawodnicy. Przypominamy Państwu, teraz Jason Crump wchodzi na podium, a my przypominamy, jak gdyby już, że następna szansa na powiększenie przewagi nad Tonym Rickardssonem 28 lipca. Duńskie Vojens, obiekt Vojens Speedway Center należący do Ole Olsena. Miejmy nadzieję, że tam znów będziemy mogli delektować się wspaniałą jazdą Tomasza Golopa, niczym pyszną miętową pastylką, że tam Tomasz Golop zrewanżuje się Rickardssonowi, że tam on będzie górą. No bo to Tomasz Golop lubi w sumie tor Vojens, tam osiągał duże sukcesy. Były tam także i duże dramaty w jego karierze, ale w sumie chyba jednak to jest tor, który może mu pozwolić rzeczywiście stanąć na najwyższym stopniu podium. Te patery za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, na których widnieje właśnie w środku rycina Millennium Stadium, wręcza, między innymi wręczał przed chwilą szef Międzynarodowej Federacji Motocyklowej, prezydent Federacji Francesco Zerbi, Włoch, który bardzo komercjalizuje to, co dzieje się w dyscyplinach motorowych. Oddał właśnie prawa wszystkie reklamowe agencjom promocyjnym, prawa telewizyjne, prawa... Jeżdżą w jednym klubie w Polsce. Dzisiaj święci swój triumf w tym pierwszym historycznym Grand Prix, które miało nie być storpedowane przez pogodę. I rzeczywiście, mimo że nie padało dzisiaj w Cardiff, ale ten tag był w każdej chwili gotowy do przymknięcia. Wielki teraz strzał konfetti, szampany. No i Tomasz Golop, popatrzmy, cieszy się nie mniej niż rywale, którzy go pokonali na torze. Zachlapane już te kamery, które są przy podium. Zalane oczy Toniego Rickardssona. No i stały, można już powiedzieć, numer Tomasza Golopa. Szampan nalewany do czapek. I te czapki zakładane z powrotem na głowę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, proszę Państwa. No niesamowite wrażenie, te płatki czerwone opadają. Obiecywali nam tutaj organizatorzy duże show. W programie napisano niewielki pokaz ogni sztucznych, ale widać, że przygotowali coś jeszcze bardziej odmiennego. Przed zawodami krótki koncert, recital. Słowem, rzeczywiście duża oprawa, wielkie widowisko. Myślę, że chyba nikt nie żałował walki. No cóż, walki na torze mogło być troszkę więcej, gdyby był, powiedzmy, równiejszy, bardziej bezpieczny, mniej sprawny. Jason Crump,
Jason Trump, proszę Państwa, po Berlinie, gdzie nie był w finale, gdzie miał słabszy występ w ubiegłym sezonie, w 5 kolejnych Grand Prix ubiegłego sezonu kwalifikował się do wielkich finałów. Proszę Państwa, 2 z tych turniejów wygrał. Był w finale także w Hamara, więc w 6 kolejnych turniejach Trump był w finale. Rickardson przerwę zrobił sobie tylko w Sztokholmie, jeśli chodzi o ubiegły sezon. Także 2 zwycięstwa i to trzecie w Hamar. No ciężko będzie Tomaszowi Golobowi, ale myślę, że tak i my na stanowisku, jak i Państwo, że wierzymy, że Tomasz Golob wygra i odniesie swoje 6. zwycięstwo, że 7. zwycięstwo w turniejach Grand Prix w swojej karierze. Rekordzistą pod tym względem jest Tony Rickardson, który ma na swoim koncie 10 wygranych, a w Bydgoszczy jeszcze nigdy nie wygrał. No i popatrzmy, na biały kask szczególnie, na Tomasza Goloba. Świetny start Polaka, ale Rickardson, kapitalny dojazd do pierwszego wirażu. To teraz Tomasz Golob czy Tony Rickardson, ależ tam pociągnęło Tomasza, wychodzi na pierwszą pozycję. Jest Tomasz Golob na czele, drugi Tony Rickardson, potem Kram i Loram, ależ wściekły ataki Szweda. Tomasz Golob przed Tonym Rickardsonem, czy tak zostanie do końca? Tomasz Golob odjeżdża teraz rywalom. No ile nic się nie przydarzy, nie powinno być źle. Tony Rickardson, Mark Loram i Jason Kram, ale to za plecami Goloba. Ale wściekle atakuje Tony Rickardson. Niesamowicie szybka maszyna Szweda. Czy nie popełni błędu Tomasz Golob? Wierzmy, że nie. Przecież on zna ten tor doskonale. Już kibice zapalili racę, a Tomasz Golob jedzie swoją ulubioną ścieżką, szeroko, pod bandą, najszybciej jak może. Jeszcze jedno okrążenie, jeszcze troszeczkę i będzie tutaj szalona, wielka, kapitalna radość, jak w 98 roku, jak w innych przypadkach. Już powoli, powoli zbliża się ten moment, proszę Państwa. Golob, Golob, tylko Golob, nikt inny, tylko Tomasz Golob. Dziś najlepszy na bydgoskim torze. Drugi Tony Rickardson na trzeciej pozycji, proszę Państwa, w tym wyścigu Mark Loram. Czwarty, podobnie jak Hamar, Jason Kram. Wszyscy padają sobie w ramiona. My także gratulujemy sobie na stanowisku komentatorskim. Tomasz Golob wygrał turniej Grand Prix Polski w Bydgoszczy. Ależ piękna radość polskiego żużlowca. Fantastyczna sprawa, proszę Państwa. To jest ten Tomasz Golob. Ciężko było w dzisiejszym turnieju. Były różne momenty i także chwile zwątpienia, ale jednak do samego końca jeszcze raz nam udowodnił Tomasz Golob, że trzeba w niego wierzyć do końca. 7. sezon startu Tomasza Goloba w cyklu Grand Prix. W 1996 roku była ta półprzerwa, tak to nazwę, bo wystąpił Tomek Golob w 3 turniejach z dziką kartą. A dziś odniósł 7. zwycięstwo, proszę Państwa. 7. zwycięstwo. Niech ta 7 będzie szczęśliwa dla Tomasza Goloba. Polakowi to zawsze podwójna przyjemność. Na razie bijmy brawo Markowi Loramowi, mistrzowi świata z 2000 roku, największemu fighterowi żużlowych torów. Dziś może aż tak tego nie było widać, jeśli chodzi o Marka Lorama, no ale stoi wreszcie znów na podium Grand Prix. On czekał na to, jak mówiłem, bardzo długo. Po raz ostatni stał właśnie w tym miejscu w 2000 roku w Coventry, także na 3. stopniu podium w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jeszcze nagrodę odbiera Mark Loram. W towarzystwie mistrzów świata Tomasz Golob, mistrz świata z 2000 roku, mistrz świata z 2001. Miejmy nadzieję, że za chwilę na podium wejdzie mistrz świata z 2002. No, by to był także dobry prognostyk dla Tomasza Goloba. We wspaniałej dyspozycji jest Szwed. To prawdziwy profesjonalista, proszę Państwa. Wciąż pozostał szalenie sympatycznym zawodnikiem. Ja ciągle pamiętam go jeszcze z czasów, kiedy Szwed występował w Unii Tarnów, kiedy marzył o swoim pierwszym tytule mistrza świata zdobytym w Grand Prix, bo ten pierwszy miał w 1995 roku na jednodniowym finale, ostatnim w historii jednodniowym finale na torze Wojens. A teraz ten najmilszy moment dla nas, ale szalona radość Tomasza Golowa. Ja mógłbym na to patrzeć bez przerwy. Może tylko z tym momentem mogłaby konkurować jazda Tomasza Golowa w tych najlepszych dla niego biegach. No i ten moment, kiedy premier polskiego rządu wręcza trofeum najlepszemu polskiemu żużlowcowi.
W ubiegłym roku na Grand Prix Bydgoszczy był prezydent Aleksander Kwaśniewski, no ale okazało się, że tutaj premier miał więcej szczęścia do wręczania nagrody. Tomasz Golob, Tony Rickardson i Mark Loram, trzech najlepszych żużlowców dzisiejszego wieczoru. A za chwilę oczywiście hymn Polski, na który czekaliśmy od występu Tomasza Goloba w Berlinie, od ubiegłego sezonu, od maja w Berlinie, a więc niemal dokładnie rok temu właśnie w Berlinie zagrano polski hymn. Pamiętam, że nie najlepiej on wtedy wypadł. Jakaś wersja taka była trudno rozpoznawalna. Teraz będzie wspaniała. Dyskotekowa. Posłuchać tej wspaniałej opakcji. Cieszy się także Tony Rickardson, choć on może odczuwać pewien niedosyt. Po raz trzeci w piątym turnieju Bydgoszczy jest na drugiej pozycji. Zawsze ktoś był od niego lepszy w 99 roku. Hans Nielsen, który kończył tamtego sezonu żużlową karierę w 2001 roku. Jason Kramp, a dzisiaj Tomasz Golob. Szampan, no. Tony Rickardson, 9 zwycięstw Grand Prix, na drugiej pozycji w tabeli wszechczasów jest Tomasz Golob, który ma 7 wygranych i wierzymy, że to jeszcze nie koniec. Sympatyczny gest od Tomka, to jego już taka tradycja, że nalewa szampana rywalom do czapek. Wspaniała nasza noc w Bydgoszczy, proszę Państwa, dzisiaj. Oczywiście jak zwykle efektowna ceremonia na zakończenie. Sztuczne ognie, zdjęcia. Najczęściej wygrywał Tomasz Golob 7 razy. Dziś, gdyby wygrał, było 8 zwycięstwo. 9, przypomnę, ma na koncie rekordzista na razie, lider tej klasyfikacji, Tony Rickardson. No i Andreas Jonsson, absolutny debiutant w finale tak wielkiej imprezy, jaką jest Grand Prix. Zawodnik, który wierzy dzisiaj w swoją szczęśliwą gwiazdę i w to, że może to być najwspanialszy wieczór w jego karierze, nawet wspanialszy od tego, kiedy w Gorzowie 2 lata temu wygrywał tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Tomasz Golob przygotował sobie miejsce startowe. Jeszcze 13-12 sekund do startu. Polak na chwileczkę odjechał. No i za chwilę, proszę Państwa, wielkie emocje. Loram, Sullivan, Golob i Jonsson. Wierzmy, że to będzie Tomasz Golob. Długo stali pod taśmą, Tomek troszkę spóźni start, piorunujące wyjście spod taśmy Sullivana, Tomasz Golob po zewnętrznej, Jonsson na razie na ostatniej pozycji, Loram drugi, Golob będzie co najmniej drugi, tak, już przeszedł i teraz atakuje Sullivana, ależ Sullivan zablokował kapitalnie tę akcję, Tomasz Golob na drugiej pozycji, no i czy teraz pokaże szybkość swojego motocykla, walczy z Ryanem Sullivanem, jak w Bydgoszczy rozpędza się po zewnętrznej, niesamowita szybkość, ale Sullivan jest również bardzo szybki, Tomasz Golob teraz, no prawie wpadł na Ryana Sullivana, ale to wszystko jest, proszę Państwa, przemyślane, konsekwentne. Dobierzmy do końca. Zapowiada się na kapitalną walkę do ostatnich metrów. Tomasz Golob za plecami Ryana Sullivana. Czy da radę? Jeszcze półtora okrążenia. Tomasz Golob ma szybką maszynę, jest w stanie tego dokonać, proszę Państwa. To widać, bardzo szeroko, Sullivan ciasto. Teraz musi wziąć do krawężnika Golob. Ostatnie okrążenie i kolejny atak. Atak za atakiem Tomasza Goloba. Sullivan na razie trzyma się na pierwszym miejscu. I teraz Tomasz Golob. Teraz wychodzi na pierwszą pozycję. Teraz tylko do krawężnika utrzymać to. Czy da radę, znów ten manewr. Nie, chyba nie. Może i teraz. Chyba tak, proszę Państwa. Chyba Tomasz Golob.
trudno to rozstrzygnąć. Siedzimy nie na prostartów, ale chyba Tomasz Golob, chociaż cieszy się tutaj Ryan Sullivan, a Tomasz Golob patrzy na sędziego, my także. No kto? To musi chyba rozstrzygnąć po to komórka, proszę Państwa. Niesamowita walka. Powiewają polskie flagi w górze. Dla kogo będzie decyzja sędziego rozstrzygająca? No i popatrzmy, no nie sposób, proszę Państwa, chyba to rozstrzygnąć tego. Szalenie ciężka sprawa. Chyba Ryan Sullivan, proszę Państwa, poczekajmy. Nie mamy jeszcze na informacji na tablicy, kto ostatecznie został zwycięzcą. Tu jeszcze raz oglądamy z innej kamery. No i teraz podniesione koło Tomasza Golowa w górę. Chyba jednak Ryan Sullivan o centymetry, proszę Państwa. Teraz, kiedy wolniej puszczono nam tę powtórkę, trzeba oddać sprawiedliwość. Chyba Tomasz Golob był jednak drugi w tym biegu. No nie może pogodzić się Tomek Golob z tą decyzją sędziego. Na pewno jest to trudny moment. Zostawił maszynę w takim odruchu złości sportowej. No ale cóż, kiedy w parku maszyn dotrze do niego informacja, że powtórki wykazują, no na pewno odda cześć rywalowi, pogratuluję mu zwycięstwa, a więc Ryan Sullivan jednak, ale tak niewiele brakowało, a my mieliśmy niesamowite, proszę Państwa, emocje. Posłuchajmy. So Mark, yeah, good gate, good start. Yeah, sure, not quite good enough. Couldn't quite get around the first corner, you know, but nie byłem zbyt szybki w pierwszym wirażu, przespałem troszkę start i potem było ciężko, ale to był dobry wieczór dla ciebie. Tak jest, cieszę się z tego, co osiągnąłem. Powinienem troszeczkę awansować klasyfikację. Cieszy się Mark Loram ze swojego sukcesu, a za chwilę chyba najpierw rozmowa z Ryanem Sullivanem, bo Tomasza Goloba jeszcze nie było w parku maszyn. Byłem przekonany, że moje motocykle są na tyle szybkie, że stać mnie na zwycięstwo. Utwierdzało mnie w tym przekonaniu już pierwsze wyścigi. To był niesamowity wyścig. To był bardzo dobry wyścig, szczególnie dla kibiców. Walka do końca. Zwyciężyłeś drugi raz z rzędu, czy będzie trzeci? Inni moi główni rywale zgubili punkty i to także jest duża korzyść. Teraz za dwa tygodnie Szwecja i znów będę starał się przygotować jak najlepiej. Będziesz świętował dzisiaj? Nie, jutro mam zawody. Więc trzeba się skoncentrować, aby jak najlepiej się do nich przygotować. Gratulacje dla Ryana Sullivana. Już, no, czeka reporterka jeszcze na Tomasza Goloba. Tak, uścisnęli sobie ręce. Niesamowity finisz tego wyścigu. Good hit. Ryan is very fast. Ryan był bardzo szybki, to był bardzo dobry wyścig. No, zrobiłem wszystko, co mogłem. Jeszcze liczyłem na łódź szczęścia. Myślałem, że jestem pierwszy na mecie. Tak nie było. Ale nie jest to wielki problem, trudno. Cieszę się, że pokazałem dobrą walkę. Jesteś zadowolony z drugiego miejsca? Tak, oczywiście, 20 punktów. No, odrobiłem trochę stratę dla niego Rickardsona, no Ryan był zbyt szybki. I może być mistrzem świata w tym roku Ryan Sullivan. Takie jest zdanie Tomasza Goloba. My mamy trochę inne, jednak liczymy na naszego zawodnika. No, żeby meta była 10 metrów dalej, to by to wszystko inaczej wyglądało. Podniesione koło może skróciło długość motocykla, bo jednak to jest oczywiste, że jak im wyżej koło, tym krótszy motocykl. Brawa dla mistrza świata z roku 2000, Mark Loram. Drugi raz na pudle. Tak, Mark Loram, proszę Państwa, w tym sezonie trzecie miejsce w Bydgoszczy i trzecie także tutaj na torze w Krsku. Długie tory, takie dojazdy do ścigania się i tu od razu widać pewną prawidłowość, jeśli chodzi o wyniki Lorama. Tak, no można powiedzieć z całą pewnością, że
sztuczne tory są wielką pomyłką, jeśli chodzi o rywalizację w tym, co się nazywa żużlem. Mają dziwną przyczepność, dziwną geometrię, są mało skuteczne, jeśli chodzi o... Posłuchajmy teraz tej owacji dla Tomasza Goloba, odpalone race przez polskich kibiców. No. Taką atmosferę potrafią stworzyć tylko pani Skidłej Jazmawiszy, choć w Karwin oczywiście także było fantastycznie. Tomasz Golob zadowolony dzisiaj ze swojego występu. My oczywiście także ten błysk szprychy, o który dzisiaj przegrał w sumie. No, tak proszę państwa wygląda żużel. No i oby wszystkie biegi kończyły się tylko właśnie na ostatnich metrach takimi rozstrzygnięciami, to myślę, że ta dyscyplina sportu zyskałaby lawinowo nowych fanów. No i Ryan Sullivan, proszę państwa, czy to będzie jego sezon? Za wcześnie chyba jeszcze o tym mówić. Jest w kapitalnej dyspozycji we wszystkich ligach, w pierwszej dwójce najskuteczniejszych zawodników i w Szwecji, i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii. No i także drugi z kolei znakomity występ, nie wyszło mu troszkę Grand Prix w Bydgoszczy, może dobrze się stało, bo tak to by za daleko odjechał rywalom, tam skończył w półfinale, a tak drugie miejsce proszę państwa w Hamar, właśnie odpadnięcie w półfinale w Bydgoszczy i dwukrotnie z rzędu wygrany turniej Grand Prix. Jeszcze nie było zawodnika w historii Grand Prix, któremu udałoby się trzykrotnie z rzędu zwyciężyć. Może to będzie Ryan Sullivan w stanie przed tym wyzwaniem za dwa tygodnie w Sztokholmie. Ale miejmy nadzieję, że skuteczniej będą przeszkadzać mu inni, a wśród nich także Tomasz Golob. Oto najlepsza trójka Grand Prix Słowenii 2002. Ale słyszą państwo te okrzyki. Tomek, Tomek. W ubiegłym roku wygrywając turniej w pracy. A więc wspaniała obsada, no i trudne zadanie do typowania. Bukmacherska firma Hila w Londynie dzisiaj najniżej oceniała szansę Tomasza Goloba z tej czwórki. Zaproponowano zakłady 20-1. Kto postawił na Tomasza Goloba, może sporo wygrać, jeśli Polak pokona trójkę rywali. Ale do tej pory tu w Wojen z finała Grand Prix Tomasz nie miał specjalnie szczęścia. Trzykrotnie startował w finale i trzykrotnie był czwarty. Może dzisiaj przełamie tę pas. Bierzmy w to głęboko. Żółte, czwarte pole startowe, żółty kask Polaka jeszcze odjechał od taśmy. W czerwonym kasku Kramp, w niebieskim Rickardson, w białym Hemil i w żółtym właśnie Tomasz Golob. A więc przygotujmy się na wielkie emocje. Jason Kramp, Tony Rickardson, Billy Hemil i Tomasz Golob. Finał Grand Prix Danii na torze w Wojec. Jak ruszy Polak, czy zdoła założyć się na rywali? Dobrze, Tomasz Golob po zewnętrznej. Jest szansa na dobre wyjście z tego łuku. Na prowadzeniu Rickardson, Kramp czy Golob? Golob drugi, ależ idzie ostro po zewnętrznej. Tomasz Golob, Kramp wywraca się, pada na tor. Czy bieg będzie przerwany? Tomasz Golob atakuje Tonego Rickardsona, Kramp ucieka z toru. Rickardson czy Golob? Piękna walka mistrza świata. Na razie górą jeszcze Tony Rickardson. Ależ niesamowita akcja Tomasza Goloba. Przypomina się Krsko do ostatniego metra tego wyścigu. Będzie walczył Tomasz Golob. To już ostatnie okrążenie. Tony Rickardson i Tomasz Golob na drugiej pozycji. Trzeci Hemil. Jeszcze jeden desperacki atak Tomasza Goloba. Bardzo szeroki. Chyba nie da rady, ale walczył pięknie. Nie, jeszcze jedno okrążenie. Zapędziłem się. Skróciłem ten wyścig Tomaszowi Golobowi. A tymczasem może pojawi się jedna szansa. Nie, już chyba nie. Już chyba Tomek Golob musiał spasować. Tony Rickardson, Tomasz Golob i Billy Hemil. Taka jest kolejność na mecie. No i nie wiem, proszę państwa, czy ja nie policzyłem jednego okrążenia, czy też pomylił się ten pan, który pokazuje chorągiewkami, bo dość dziwnie machał tą chorągiewką na końcu. W każdym razie jedno jest pewne, zwycięstwo Tony'ego Rickardsona, 25 punktów, trzecia wygrana dzisiaj, 11 zwycięstw na koncie. Tomasz Golob drugi, po raz drugi w tym sezonie na drugim stopniu podium. Wielkie, wielkie brawa dla Tomasza Goloba, no i chciałbym zobaczyć miny tych, którzy mówili, że Tomasz Golob się już skończył.
parę razy żeśmy oglądali te miny, szczególnie działaczy wysoko postawionych oraz dziennikarzy, którzy pisali coś, że zero, że koniec ery Goloba. No więc dzisiaj Wojens w bardzo ciężkim wyścigu pokazało się, że tylko mistrz świata jest lepszy od Tomasza Goloba. Tony Rickardson, proszę Państwa, zwycięża bardzo pięknie. Jemu też odpowiada Tor Wojens po raz trzeci w ósmym Grand Prix rozegranym na to, że Wojens zwycięża Rickardsona, więc blisko w połowie turniejów. Z tym nie ma przypadku. No a Tomasz Golob zdobywa 20 punktów, tak jak mówiliśmy, przeskakuje na pewno Lorama. No i zrównuje się liczbą punktów z Mikaelem Carsonem, ale że ma niższy numer startowy, tutaj zgodnie z tym punktem regulaminu również jego wyprzedza, a więc Tomasz Golob awansuje na piątą pozycję w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Tak to wynika z naszych wstępnych obliczeń przed Grand Prix Australii. Tam wystąpi oczywiście w turnieju głównym. Gratulacje dla Tony'ego Rickardsona. Popatrzmy na jego dorobek. 173 punkty, proszę Państwa, Tony Rickardson. Jason Crump tylko 16. No i w tej sytuacji można chyba gratulować Tony'emu Rickardsonowi już tytułu 73 minus 44. No a wiadomo, że w Grand Prix Australii Tony Rickardson ma już na wstępie co najmniej 5 punktów, czyli właściwie trzeba by było dodać do tych 173 jeszcze 5, to jest 178 minus 44. Proszę Państwa, no to w tym momencie wiadomo, że to już jest różnica 34 punktów. Nie do odrobienia w jednym Grand Prix. A więc gratulacje dla Tony'ego Rickardsona, piąty tytuł mistrza świata dla Szweda. Tutaj staje się faktem, bo Crump jest trzeci, drugi jest w klasyfikacji, pozostaje Ryan Sullivan, 147 punktów, ale i jemu zabrakło już by tutaj punktów, aby Tony'ego Rickardsona wyprzedzić. Rozmowy z trzema pierwszymi zawodnikami. Gratuluję wreszcie awansu do finału, chyba z nadzieją czekasz na przyszły sezon. Tak jest. Wreszcie awansowałem, więc myślę, że w przyszłym roku będzie lepiej. Troszeczkę jestem rozczarowany, bo miałem nadzieję, że będę wyżej, ale to wspaniale być na podium po raz pierwszy w tym sezonie. Ostatnie tygodnie były dla mnie dobre, wygrałem Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, a więc myślę, że wróciłem na koniec sezonu do formy. Tyle Billy Hamill, trzeci zawodnik tego turnieju. Żal troszeczkę Jasona Crumpa, walczył do końca, ale nie opanował motocykla. W tym samym miejscu zresztą, gdzie problemy mieli inni, on również zakończył swój dział. No i teraz Tomasz Golob. Znów znakomity wyścig w twoim wykonaniu. Gratuluję bardzo. To był bardzo ciężki wyścig. Jestem bardzo szczęśliwy, że moje nowe motocykle, gdzie dzisiaj je testowałem po raz pierwszy, spisały się tak znakomicie. No i teraz spodziewasz się czegoś po drugim, po następnym roku? Będę jeździć coraz lepiej, mam nadzieję, że sprzęt będzie coraz lepszy i będę tak jeździć. Hopefully I'll be doing a lot better next year. I'll get my equipment working better and I'll be having a better result than I have been doing this year. Never mind, good result tonight. Thank you, Tomasz. Thank you. Część po angielsku, część po polsku, a więc Tomasz Golob, proszę Państwa, już odpytany przez Julię, przez reporterkę Sky i teraz Tony Rickardson. Jak się czujesz? Piąty tytuł mistrza świata. Cały rok ciężko pracowaliśmy, żeby osiągnąć to, co osiągnęliśmy. W połowie sezonu miałem nawet chwilę zwątpienia, czy będę w stanie obronić tytuł. Ale potem było już lepiej. To ostatni turniej, to, że Wojens, opuścisz go z dobrymi wspomnieniami. Rzeczywiście tak, bo to jest bardzo specjalny tor dla mnie. Yeah, they sure did. Sorry, I can't stop laughing. They've done a fantastic job. You know, the whole team doing great. Cały team wykonał znakomitą pracę, za to im dziękuję. Rzeczywiście piękne wspomnienie ma z toru Wojens, Tony Rickardson, Billy Hamill, mistrz świata z 96 roku. Stanął wreszcie także w tym sezonie na podium.
Billy Hamill zadowolony. Potwierdziło się także to, że tory w Pradze i właśnie w Wojens to były jego ulubione obiekty w cyklu Grand Prix. A za chwilę Tomasz Golob. Niewiele brakowało. Głośni są sympatycy Tomasza Goloba, jednak jeszcze sporo ich pozostało i ich chyba ucieszył Tomek najbardziej. To ci, którzy wierzyli w Tomasza Goloba, którzy przyjechali też do Wojens, mimo nie najlepszych ostatnio występów pana Tomka. Wiara jest, wiara czyni cuda, o, to tak podobno się mówi. Wobec tego no, wierzmy, że przyszłość polskiego żużla jakoś się ułoży. No i mistrz świata po raz piąty w karierze, proszę państwa. Tony Rickardson bezsprzecznie najlepszy żużlowiec schyłku poprzedniego stulecia i początku tego. Tony Rickardson po raz piąty w mistrzowskiej koronie. A Australijczycy, no cóż, mieli szansę, mają wspaniałych zawodników, wygrywają drużynowo, ale Jack Young po raz ostatni był mistrzem świata aż 50 lat temu. Wydawało się, że może w tym roku w Sydney po 50... Startuje w wielkim finale. Może więc to on, może Tomasz Golob, byle któryś z naszych. Start Polaków. Tomasz Golob i Piotr Protasiewicz, oby tylko nie wypchnęli się w tej walce. Już Kramp próbuje to wykorzystać. Golob wychodzi na prowadzenie, a Protasiewicz niestety spada na ostatnią pozycję. A więc Tomasz Golob przed Jasonem Krampem i Nikim Pedersenem skontrolował sytuację za plecami. Tomasz Golob, czy nie za szeroko teraz, ale on wie, gdzie znaleźć szybkość na bydgoskim torze. Golob chyba nie do zatrzymania. Już rośnie jego przewaga. Drugi Kramp, trzeci Niki Pedersen, czwarty Piotr Protasiewicz. Golob ma już 50 metrów przewagi nad Jasonem Krampem. Już jest poza zasięgiem rywali, ale to dopiero trzecie okrążenie. Tomasz Golob chyba rozstrzygnął ten wyścig już na starcie. Kramp na drugiej pozycji, trzeci Niki Pedersen. Może jeszcze zaatakuje go Piotr Protasiewicz. Ambitnie goni, zbliża się, ale chyba nie da rady. A Tomasz Golob już wjeżdża w ostatni wiraż. Fantastyczna jazda i fantastyczne zwycięstwo. Ósme w karierze, a trzecie w Bydgoszczy. Tomasz Golob, najszybszy dziś na bydgoskim torze. Drugi Jason Kramp, trzeci Piotr Protasiewicz, czwarty Piotr Protasiewicz, a trzeci Niki Pedersen. No cóż, nie mamy historycznego wydarzenia. Nie mamy dwóch Polaków na podium Grand Prix, ale mieliśmy dwóch w finale, a więc znów wróciły stare dobre czasy, a Tomasz Golob udowodnił jeszcze raz wszystkim, że on jeszcze wciąż jest w stanie zwyciężać w Grand Prix. Triumfujący Tomasz Golob, pozdrawiający publiczność, również Piotr Protasiewicz, ale znów mieliśmy podobny syndrom do tego, co obserwowaliśmy kiedyś. Polacy niestety skupieni zbyt mocno na walce pomiędzy sobą. Tak kiedyś w Pradze walczył Tomasz Golob i Sławomir Drabik. I szkoda, szkoda, szkoda. Wydaje mi się, proszę państwa, że można było start do wyścigu finałowego rozegrać o wiele lepiej. Za chwilę będziemy mieli powtórki. Poradził sobie w tej sytuacji Tomasz Golob, ale Piotr Protasiewicz został na tym pierwszym wirażu i spadając na czwarte miejsce nie miał już później w tym wyścigu nic do powiedzenia. Prawdziwe szaleństwo ogarnęło polskich fanów, proszę, aż szkoda. A te modlitwy tej pani chyba pomogły, proszę państwa. Pamiętamy ten obrazek, o właśnie, jeszcze przesyłała te fluidy dla Tomasza Goloba. Kapitalny moment startu obu Polaków i tu niepotrzebne to czepienie się motocyklami. Wybrnął z niego Tomasz Golob znacznie lepiej, a proszę, Piotr Protasiewicz troszkę się pogubił, potem jeszcze zakłócił motor jazdy zupełnie Niki Pedersen, no ale jak mówiliśmy, Niki Pedersen w walce, a właściwie w wojnie na torze jeńców nie bierze i nie patrzy, co jest obok niego.
każdy tu walczył o swoje, zresztą nie mamy tutaj pretensji do ambitnego Duńczyka, on koniecznie chciał tutaj wygrać z Krampem, to było najważniejsze, nawet może nie to, aby zwyciężyć w Grand Prix Polski na bydgoskim torze, idealnie wstrzelił się w start Tomasz Golob, to było po prostu perfekcyjne wyjście. W ogóle obaj Polacy znakomicie wystartowali, o wiele szybsza reakcja na uniesienie taśmy startowej niż w przypadku Pedersena i Krampa. No ale niestety, jak już mówiliśmy, problemy Piotrka Protasiewicza na pierwszym wirażu. No i nie mieliśmy, proszę Państwa, pierwszego historycznego Grand Prix, ażeby dwóch Polaków stanęło na podium. Znów jest na tym podium Tomasz Golob, znów jest na jego najwyższym stopniu. Ale nie narzekamy, gratulacje oczywiście dla Tomasza Goloba, także dla Piotra Protasiewicza, bo on tę nadzieję nam stworzył, to radość ekipy Tomasza Goloba i Andrzeja Kuba Grajewskiego, który wspomaga Tomasza Goloba w jego walce na żużlowych torach w tym sezonie. No i fruwający w górę Tomek Golob, który ma problemy, aby dotrzeć do parku maszyn na... A to ta pani, która być może wymodliła to zwycięstwo Tomasza Goloba, choć myślę, że najwięcej tu jednak zależało od niego samego i jego fantastycznego przygotowania do tego turnieju. Posłuchajmy, co mówią zawodnicy. Musi się czuć świetnie, nawet bez zwycięstwa dzisiaj. Podium było moim celem. Chciałem być co najmniej czwarty, już sam awans do finału bardzo mnie ucieszył. Jestem szczęśliwy z mojego trzeciego miejsca, bo liczę się w walce o tytuł. Jak oceniasz swoje szanse na wygraną w ogóle w cyklu po tym dzisiejszym trzecim miejscu? Po prostu jadę do przodu i nie zastanawiam się nad tym, co będzie dalej. W Norwegii się okaże, zobaczymy. To były bardzo, bardzo trudne zawody. But you're not on the way home. Congratulations. Wielu zawodników miało pecha w walce o finał. Jason High, congratulations. An amazing night of racing. Everything just. To była wspaniała noc, jeśli chodzi o wyścigi. To be honest with you, I was pretty happy to end up in the final because. Jestem bardzo szczęśliwy, że w ogóle udało mi się awansować do finału, bo był taki moment, że mój udział w tym turnieju wisiał na włosku. Kind of you start off with a bad first ride and you know your head drops a bit, but I'm really pleased. Jeśli źle wystartuje, ciężko potem odrobić straty. With a second place, with a bit of crafty riding, I guess, on the first corner, but wszystko rozstrzygnęło się na pierwszym wirażu, a Tomasz Golob po prostu był nie do zatrzymania. Unfortunately for everybody, when Thomas is in form like that around here, no jeśli Tomasz jest w takiej formie i u siebie na torze, jest po prostu nie do pokonania, to niestety niefortunne dla wszystkich innych. You know, it's just unfortunate. I think I'm leading the championship. I won. Myślę, że teraz jestem na czele klasyfikacji, jeden punkt chyba. The pressure was on, and I could. No i na pewno w finale wielka będzie presja. No, we can't do that. Była też tu w finale, bo mogłem awansować wyżej, mieć większą przewagę, ale to on właśnie, on Tomasz Golob zasłużył na to zwycięstwo. Wiem, że pracowałeś bardzo ciężko na to zwycięstwo. This is a dream for you tonight. You wanted to win, and chyba it's not about the championship. Yeah, it's not this year's champion. The next. Nie walczę w tym roku o mistrzostwo świata, ale tu na swoim torze zawsze miło jest wygrać. Chciałem zrewanżować się tym kibicom za to, że przyszli. Same meeting last year. Yeah, again. W zeszłym roku też udało mi się wygrać, a więc po raz drugi z rzędu wygrałem na swoim torze. Yeah, it's maybe 20,000. Może w następnym roku powalczę znów o mistrzostwo. Now last night, I know that you had a very tough night sleeping, and you said you were sleeping sort of 20 feet off the bed. But you did something right. You should do it again. Wiem, że nie spałeś ostatnio. Najlepiej ostatniej nocy denerwowałeś się. My bed is last night. It's not this night. It's no problem. Nie będę miał na pewno tej nocy problemów z zaśnięciem. What is the secret of the Bydgoszcz track? What do you know? Jaki jest sekret bydgoskiego toru? No, it's my bike. Two bikes is safe. Very fast. Miałem dwa świetnie przygotowane motocykle. Mój mechanik wspisał się doskonale. Hans Cirk i pan Kowalski z Torunia. I oczywiście jako pan Andrzej Grajewski, który jest moim sponsorem i bardzo im wszystkim dziękuję. Tyle Tomasz Golob. No i rzeczywiście
133 punkty Jason Crump, 132 Nicky Pedersen, 121 Tony Rickardson. Wciąż zachowuje szansę na mistrzowski tytuł. Do parku maszyn przechodzimy. Tomasz Golob dzisiaj wygrał. Tomasz, 5 lat temu wygrałeś tutaj jak rakieta. Jason Crump miał pretensje, że taśma poszła nierówno. Jak ty, co ty o tym sądzisz? Nie chcę mówić o tym, nie widziałem. Byłem skupiony na tym moim starcie. Wydaje mi się, że sprawiedliwie ruszyła taśma i to jest moja opinia. Po prostu czwarte pole jest bardzo trudne na tym torze i mógł po prostu mieć kłopot z wystartowaniem. Ja się cieszę, że wygrałem ten bieg, powtórzyłem wynik z ubiegłego roku. Słuchajcie Polacy, rodacy, będziemy grać dzisiaj Mazurka. Wszyscy proponuję, abyśmy śpiewali w domach, jak i tutaj na stadionie, bo to jest wielkie święto dla Polaków. Dziękuję, Tomasz. Również pozdrawiam moich przyjaciół, sponsorów z IBA-go, wszystkich tych, którzy oglądają. Dziękuję. Trzymaj się, Tomasz. Teraz czułe gratulacje, chyba najprzyjemniejsze dla Tomasza Goloba, żony Brygidy. Troszkę szkoda rzeczywiście, że nasi kibice niesforni, rozumiemy radość i tą euforię, która zapanowała, psują tą ceremonię, bo problemy z dotarciem do podium ma Tomasz Golob. Widzę, że organizatorzy też troszkę przestraszeni tym, co jeszcze może się wydarzyć. No, miejmy nadzieję, że jednak zaśpiewamy ten hymn wraz z Tomaszem Golobem, że zaśpiewa go cały stadion, a my poczujemy się znów tak, jak w najpiękniejszych latach dla Tomasza Goloba, jak choćby w 99 roku, kiedy wydawało się, że mistrzowski tytuł jest to wyciągnięcie ręki. Dziś Tomasz Golob, wygrywając po raz 8 w swojej karierze w turnieju Grand Prix, zrównał się pod tym względem z Jasonem Crumpem, który wyprzedził go właśnie przed 2 tygodniami. Nicky Pedersen, dziś 3 pozycja. To jest 7 raz, kiedy Duńczyk stoi na podium Grand Prix, a przecież przypomnijmy, przed rokiem właściwie jego zwycięstwo w Chorzowie uznane zostało za wielką, wielką sensację. I zupełnie nikt chyba nie mógł przypuścić, że Pedersen będzie tak doskonale radził sobie w tym sezonie, że będzie kandydatem do mistrzowskiego tytułu. Jason Crump, najbardziej głodny tego mistrzostwa, jak mówiliśmy, 2 razy z rzędu wicemistrz świata, to też się może zgodzić, tak jak kiedyś mówił Tomasz Golob o brązowych medalach, że już ma ich wystarczająco dużo i teraz jedyną motywacją jest dla niego mistrzostwo świata. To oczywiście troszkę się oddaliło, ale kto wie, może w przyszłym roku znowu. No i wreszcie Tomasz Golob. Znów przeżywamy dzięki niemu wspaniałe momenty. Iście ułańska fantazja polskich kibiców, kiedy Tomasz Golob wykonywał rundę honorową na podium, na którym teraz stoją zawodnicy. Znalazło się blisko 100 osób, zajęli wszystkie te stopnie, no ale to niepotrzebne jest. Niepotrzebne jest takie manifestowanie radości. Przecież miejsce kibiców jest na trybunach i tam oni powinni pozostać do momentu zakończenia wszystkich oficjalnych ceremonii tych zawodów. Piękny moment, Tomasz Golob po raz 15 stoi na podium Grand Prix. Gratulacje dla Tomasza Goloba, jak on potrafi się cieszyć, a my razem z nim, proszę Państwa, kto wie, może dzięki temu zwycięstwu Tomasza Goloba znów będziemy przed następnym cyklem Grand Prix zastanawiać się, czy nasz zawodnik będzie walczył o mistrzostwo świata, a to przecież najpiękniejsze. Skutek może być różny, można tego tytułu nie zdobyć, ale liczy się to, żebyśmy tę nadzieję na walkę naszego zawodnika o najwyższe trofea mieli, bo przecież wtedy przeżywamy emocje. Wtedy czujemy się dobrze, wtedy z nadzieją siadamy przed telewizorami, oglądamy kolejne turnieje Grand Prix. Teraz oddajemy piękne gesty jeszcze Tomasza Goloba, tak nie lubił się, miał dużo zastrzeżenia do postawy Nickiego Pedersena w Słowenii, w Krsko, gdzie sfaulował Nicky Pedersen Tomasza Goloba, strasznie wyglądał ten upadek, a teraz
uściskali się serdecznie, podziękowali sobie za świetną walkę dzisiaj, napili się razem, no może nie po lampce, ale napili się razem szampana. I tak cieszą się trzej najlepsi zawodnicy dzisiejszego Grand Prix. No ale teraz skupmy się, przejdźmy od historii znów do teraźniejszości. Może to być piękna chwila. Jason Crump w czerwonym, Tony Rickardson w niebieskim, Rune Holta w białym i Tomasz Golob w żółtym znowu odjeżdża. Jeszcze 16 sekund. Tomasz Golob jeszcze wietrzy gogle. Jeszcze chwila nerwów, jeszcze nie jest ustawiony Holta. No i co, Rafał? Ucieknie Crump z pierwszego? Trudna, trudna sprawa, trudna decyzja w tej chwili, cokolwiek powiedzieć. Wszyscy cztery mogą wygrać. No patrzymy na żółty. Patrzmy. Tomasz Golob w żółtym. Tomasz Golob, czy uda mu się założyć krampa? Znów ciasno, znów równo. No i Tomasz Golob na dłużej wyjechał. A więc proszę Państwa, możemy być świadkami historycznego wydarzenia. Kiedy w Pradze, Rafał, tam gdzie Ty jeździłeś w maju, zwyciężył Jason Crump, to zwyciężył on w trzech kolejnych latach w Pradze. No i Tomasz Golob ma sukcesy tutaj w Bydgoszczy w 2002 i w 2003 i za chwilę on dorówna osiągnięciu Jasona Crumpa, bowiem zwycięży w trzech kolejnych turniejach na tym samym torze. Tomasz Golob jest poza zasięgiem, Crump kontroluje sytuację bardziej za swoimi plecami, nie będzie gonił Tomasza Goloba i powiększy się przewaga Crumpa w wyścigu o Mistrzostwo Świata. Rickardson jest trzeci, a więc kolejne dwa punkty dorzuci. 17 punktów przewagi będzie miał Crump przed ostatnim turniejem. No ale teraz wspaniała chwila. Tomasz Golob na własnych śmieciach w Bydgoszczy po raz trzeci z rzędu zwycięża Grand Prix Polski. Wspaniały sukces tego zawodnika, który niemal całe sportowe życie spędził tutaj właśnie na torze Polonii. Krótki epizod w Gdańsku, teraz Unia Tarnów na obczyźnie. Ale w Bydgoszczy nie zapomniał, jak się jeździ. Wspaniały sukces Tomasza Goloba. Mówiliśmy wcześniej, że tylko raz był w tym sezonie w wielkim finale w Sztokholmie. No ale kiedy przyjechał tutaj do siebie, miał niedaleko z domu na stadion w Polonii. Pokazał, że jest zawodnikiem. Czyżby kask poleciał w trybuny? Nie, nie, nie. Chciał się po prostu Tomasz Golob przewietrzyć. Nie będzie nikt miał tak wspaniałej pamiątki kasku Tomasza Goloba po tym zwycięstwie. Gogle chyba, jeśli dobrze widziałem, poleciały. Wielka radość, no i za chwilę poleci w górę tam w parku maszyn. Czuwał nad wszystkim do ostatniej chwili twój kolega Jacek Golob. No i ta pomoc braterska przydała się. Tak, no widzimy, że Tomek jest najszczęśliwszym człowiekiem tutaj na stadionie. Nie dziwmy się temu. Znakomicie pojechał dzisiaj. Udowodnił, że cały czas należy do czołówki światowego speedwaya. Widać było, że w powtórce tego finału ten start był już zupełnie inny. Dynamicznie ruszył spod taśmy. Płynnie po łuku, swoją ścieżką pod ogrodzeniem. Minął rywali i dojechał na pierwszej pozycji. Bardzo cieszymy się i gratulujemy Tomkowi. A więc ta jazda po zewnętrznej, a więc firmowa akcja Tomasza Goloba na tym torze przyniosła skutek, choć obawialiśmy się, Rafał, mówiliśmy, że sprzęt, jakim dysponuje Jason Crump w tym sezonie, w końcówce tego sezonu, jest taka potworna siła, że Crump w ogóle nie musi wynosić się na zewnętrzną, żeby się rozpędzić. On po prostu trzyma gaz i w której części toru się nie znajdzie, ten motocykl po prostu go niesie. Tak, no to jest taka przypadłość wielu zawodników w tej chwili, że silniki, którymi dysponują, jadą równie szybko po zewnętrznej, jak i po wewnętrznej. Tomek znany jest z tego, że znakomicie jeździ po szerokim łuku i raczej te jego motocykle przygotowywane najczęściej przez niego samego właśnie są tak właśnie dostrojone. Widzimy tutaj akcję Tomnego Rickardsona, który doskonale w tym momencie wiedział, o co jedzie, o co walczy z Holtą, a walczy o to, żeby w kolejnej eliminacji w finałowej rozgrywce w Hamar mieć jeszcze szansę na pokonanie Crumpa. 17 punktów przewagi Crumpa przed ostatnim turniejem w Norwegii, drugi
października, no ale takie obrazki nas cieszą. No i najważniejsze, duża zdobycz Tomasza Goloba. Miał 70, teraz ma 95, a więc wiemy, że Tomasz Golob miejsce w ósemce. No trzeba by to jeszcze, Rafał, chyba wszystko przeliczyć dokładnie, ale praktycznie 100% gwarancji, że Tomasza Goloba mamy w przyszłym roku. 95 punktów, 100 ma Pedersen, 115 Adams, 117 Hancock, 130 Richardson. Posłuchajmy, co mówi John Rickardson. You know, I'm really disappointed, you know, but, jestem rozczarowany, ale chciałem odrobić kilka punktów do Jasona w wyścigu mistrzostwa świata. Jason zrobił dzisiaj wspaniałą robotę, był szybki. Szkoda, że nie mogłem tego wygrać, no ale tak, to jest ściganie się. Pan Rickardson zaskoczony tym pytaniem, nie wiem troszeczkę co powiedzieć. Jak you say, it's not over, so you get a Norway with another chance and maybe a chance still of getting there. Pytanie o Norwegię, o ostatni turniej, że tam ciągle jest jeszcze szansa. Będzie próbował wygrać tam po prostu Tony Rickardson i zobaczy, co, zobaczy, jak to się wszystko zakończy, no ale chyba jest mocno rozczarowany. Rickardson, posłuchajmy Jasona Krampa. Dobra robota. Tomasz wygrał w znakomitym stylu start, no i był już później nie do dogonienia. Ale najważniejsze jest to, że Tony jest za mną. Mam 17 punktów przewagi przed wyprawą do Norwegii. I zobaczymy co tam się stanie. Jestem na najlepszej drodze, cieszę się, jest zadowolony Jason. Jestem już bardzo blisko, mówi Jason Kramp, i posłuchajmy teraz Tomasza Goloba, no niestety nie po polsku. Thomas Golob, the third year in a row you've won here in Bydgoszcz. Trzeci raz z rzędu jesteś zwycięzcą w Bydgoszcz. Jestem bardzo zadowolony. To jest mój tor, moja publiczność. To jest mój były klub. Wiedziałem, jak pojechać po pierwszym wirażu w ostatnim wyścigu. Czwarte pole, nie byłem z niego niezadowolony. Było dobre. Wiedziałem, jak pracować gazem, wiedziałem, jak to zrobić, no i znów się udało. Pytanie o trudności z powtórką finału. To był dobry wyścig, cieszę się tego. I teraz pytanie o to, że jest w czołowej ósemce. In Hammer, maybe the same result for me. Tomasz Golob chciałby powtórzyć już wyścig zbyt, wynik zbyt gorszy w Hammer za dwa tygodnie. No i mówi, że może jeszcze skoczyłby wyżej w klasyfikacji Grand Prix. Love you and the people and everywhere. Love you and leave you. Go and enjoy the champagne, Thomas. Well done. No i Tomasz Golob zapraszany już teraz na podium, zapraszany do szampana, ale zanim Rafał, jeszcze podium, mamy rzut oka na klasyfikację aktualną. Tomasz Golob jest szósty, 95. Może dogonić, może wyprzedzić Pedersena, może się jeszcze wynieść wyżej. Ale zanim ta klasyfikacja, poczekajmy jeszcze tylko na Jarosława Hampela. Jest dziesiąty, a więc skoczył o jedno oczko, 74 punkty. No i musi Jarek w hali w Norwegii zrobić naprawdę duży wynik, żeby trafić do tej ósemki. Wrócimy jeszcze, Rafał, do naszych rozważań. Teraz Daria i wywiad w Parku Maszy. A ze mną czwarty dzisiaj, Rune Holta, w ubiegłym roku mistrz Polski, w tym roku trzeci, a więc brązowy medalista w Mistrzostwach Polski. No czwarty dziś, najlepszy wynik roku, ale nie wygląda na szczęśliwego, wszystko przez ten upadek. Hey, you look very painful, what's the worst problem? Well, I'm struggling with my neck again, so I've been struggling with this since the beginning of the season, so it's really bad now again, so yeah, I don't know what to say, I just want to finish the season. No właśnie, ten brak zadowolenia wynika z bólu niestety, który odczuwa Rune. Dziś najbardziej ucierpiała szyja, tak naprawdę, plecy, a ta szyja była obolała od początku sezonu. Zmagał się z tą kontuzją Rune, chociaż niedużo się o tym mówiło.
Ten wynik co prawda cieszy, ale lepiej by było, gdyby nie było w tym dołączonego do tego bólu. Hey Rune, what can I wish it to you? It wasn't the best season of yours. We all know that, you know that. But still, there must be better. Yeah, I think I showed today that I can can't be against the best ones, and I just need a good season without injuries, and maybe next year. Na pytanie, czego możemy życzyć Rune na następny sezon, bo przecież ten sezon nie był najlepszym sezonem w jego wykonaniu. No on sam powiedział, na razie chce zakończyć ten sezon, chce odpocząć, chce przygotować się lepiej i wierzę, że będzie lepiej, bo przecież lepiej musi być, nie może być gorzej. W tym roku niestety nie było dobrze. Tyle Rune Holta. Thank you very much Rune and good luck with your health. Thank you very much. Zawodnicy wyjeżdżają do dekoracji, Tomasz Golob jest u siebie, zwycięża, piękne zwycięstwo. Ja myślę, że jak Tomasz Golob skończy karierę, oby to nastąpiło jak najpóźniej, to w Bydgoszczy na przykład mógłby zostać prezydentem miasta. Albo żeby chociaż ulicę nazwali jego imieniem. Nie, ale trzeba naprawdę podziękować Tomaszowi, podziękować, że tak fantastycznie wreszcie nas usatysfakcjonował. Po tylu Grand Prix jest taka atmosfera, jakiej byśmy sobie życzyli co dwa tygodnie. Wow! Albo i co tydzień. No za cały komentarz po prostu. Naprawdę fantastyczna atmosfera. Ta dekoracja, kabriolety. Jest zimno, ale te kabriolety się akurat tutaj dzisiaj przydają. Tomasz Golob triumfujący. Rickardson powiedział, że nie jest do końca zadowolony. Każdy powiedział, że nie, ale zachowali się bardzo, bardzo pięknie, podjeżdżając z jednej i z drugiej strony do Tomka, gratulując mu na torze. Świetnie, walka walką, a szlachetność sportu jest cały czas w górze. Wielkie brawa dla Tomka. Jemu się to też w końcu przydało wreszcie. To raz, a po dwa, ja znam Tomka na tyle dobrze, żebym mogę tutaj stwierdzić, jak wiele dla niego takie zwycięstwo znaczy. Naprawdę, trudno sobie nawet wyobrazić. Dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, ale on czuje tą presję, bo my całe te swoje pragnienia wyrzucamy na niego. On jest tylko jeden, żeby to wszystko unieść i wiem, jaki będzie dzisiaj szczęśliwy. Panie Jerzy, przepowiedzieliśmy jedną historię. Znów usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Tak. Jak zaczęliśmy, tak skończymy. Ja myślę, że nic dzisiaj nic naprawdę lepszego nie mogło nas spotkać. I właśnie widzimy Brigidę Golob, która no, nie umie ukryć swoich emocji, wcale nie musi. I umawialiśmy się dzisiaj właśnie w porze śniadania, jak ona, żeby miała wszystkie przepustki, żeby mogła wejść na tą murawę i tak dalej. Bo zakładaliśmy, że będzie szła na murawę do podium, no i tak też się stało. To teraz wśród kibiców żużlowych najpopularniejszym daniem będzie kaczka, tak? Tak jest. Ale to już u Adama Małysza przecież kaczka była, kiedy wygrywał no turniej u czterech skoczków. Coś w tych kaczkach jest. Coś w biednych kaczuszkach Adam jest. Miał jeszcze ten banana z bułką przy okazji na deser. Ale ta kaczka jednak swoje dzisiaj zrobiła. No kaczka dodała mu skrzydeł. Dokładnie. Tak, Birgi, za to dziękujemy. Gratuluję. Szczęśliwy Tomasz Golob, brawo. Największe brawo. Tomasz Golob powoli zmierza do podium. Wczoraj na tym podium siedział, udzielając tam wywiadu Nicky Pedersen. Dziś oddał to podium Golobowi, oddaje też to podium. Pewnie Krampowi, ale też się zobaczymy. Ale to będzie za dwa tygodnie. Tak, to już do tego wrócimy. Natomiast oddajmy też chwilę radości naszym komentatorom Piotrowi Olkowiczowi i Rafałowi Dobruckiemu. Niech się cieszy. Rafał, cieszymy się? Cieszymy się bardzo i gratulujemy Tomkowi i wszystko to, co powiedzieli nasi eksperci, to 100% prawda. Na pewno Tomkowi to zwycięstwo dodało skrzydeł, to jest 100% sprawa. Będziemy się cieszyli jeszcze za chwilę wraz z Tomaszem Golobem. Słówko komentarza a propos sytuacji Jarosława Hampela, bo było o dodawaniu skrzydeł, a więc jak oceniasz, Jarek ma punktów 74, jest 10. Znaczy tak, na pewno tor w Hamar jest zdecydowanie krótszy. Także pozostawmy te dobre starty. Ten motocykl już nie musi być taki szybki, ale zróbmy to, żeby były te starty dobre i myślę, że wynik będzie dobry. Na pewno nad tym trzeba popracować, bo Tomek, Jarek się bardzo męczył dzisiaj. Na pewno, tak jak powiedzieli nasi eksperci, tak jak powiedział pan Jerzy, on dzisiaj ten wynik wyciągnął sam, on ciągnął ten motocykl, a nie było odwrotnie. Tak właśnie powinno być. Ten motocykl ciągnął Jarka do zwycięstwa. Dzisiaj było zupełnie odwrotnie. Starał się, wychodził ze skóry, żeby zrobić tutaj dobry wynik. Pojechał
pojechał dobrze, bo ja bardzo dobrze. Tak samo jak w ubiegłym roku. Ale na pewno zasłużył dzisiaj na lepsze miejsce. Państwa o powstanie. Niesamowita radość Tomasza Goloba. Na najwyższym stopniu podium. Prawdopodobna euforia na stadionie Polonii Bydgoszcz. Tomasz Golob z biało-czerwoną flagą. Fajerwerki teraz już nad stadionem. No i szampany. No i ta ulubiona zabawa Tomasza Goloba z kluciem. Na pewno za chwilę poinstruuje swoich kolegów z podium. Jason Crump i Tony Richardson znają to już dobrze. Na pewno nie trzeba będzie ich długo namawiać. Ruda czupryna Crumpa polana szampanem. Tony Richardson dostanie w czapkę. Teraz naleją na pewno za kewlar szampana. Tomasz Golob! Ale w niebo wzięty jest Tomasz Golob. Musi szybko się przebrać, no bo w takim mokrym kewlarze chodzić tam po dworze to grozi przeziębieniem. Tak, a następna eliminacja już bardzo niedługo. No właśnie, no i w Norwegii będzie zimno. Proszę Państwa, w cudownych nastrojach kończy się ta dzisiejsza runda Grand Prix Polski w Bydgoszczy. Tomasz Golob na najwyższym stopniu podium. Drugi Crump, trzeci najmniej zadowolony z tej trójki, Tony Richardson, bo on ma 17 punktów straty do Crumpa. No i cóż, my będziemy powoli chyba już kończyć. Rafał, dziękując Ci, bo to wielka przyjemność komentować z Tobą zawody żużlowe. Dziękując Ci za to, że przyjechałeś dzisiaj do Bydgoszczy. Chciałbym zapytać, co robisz za dwa tygodnie w sobotę? Pewnie chyba już nic będzie, będzie po lidze. Po sezonie. Będzie blisko już końcówka sezonu. Może wybrałbyś się z nami do Norwegii i znowu założył słuchawki komentatorskie? Bardzo chętnie. No to cudownie. Rafał, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. To tyle od nas. Patrzmy na losowanie finału. Jest Tomasz Gaszyński ze strony Tomasza Goloba, menadżer, właśnie ten pan na pierwszym planie, w żółto-niebieskiej czapeczce. Ceremonii dokonuje Filip Rising, edytor Speedway Star. A po tym, co przed chwilą dokonał Lee Adams, możemy być spokojni, jeżeli nawet ten Golob wylosuje pole czwarte. Tony Richardson, biały kask, trzecie pole startowe. Teraz od menadżer Lee Adamsa. Adams Blue. Proszę, niebieski, Adams, czyli niebieski. Drugie pole startowe. No i teraz właśnie, czy Hancock? Proszę, Tomasz Gaszyński. Brawo, to było piękne losowanie. Tomasz Golob pojedzie z pierwszego pola startowego, z tego teoretycznie najlepszego. I Greg Hancock wydaje się, że ma najtrudniejsze zadanie, bo stoi tuż przy płocie. Golob, Adams, Richardson, to potwierdzenie, Richardson i Greg Hancock. No to już wiem, kto wygra. Tony Richardson. No pole startowe Tomasza Goloba naprawdę wyśmienite. I jego forma sportowa. Dyspozycja jego dzisiaj. Tak, te motocykle, które tak wspaniale niosły go w Bydgoszczy dzisiaj, też jadą naprawdę na tych najwyższych obrotach. Piękna sprawa, no miejmy nadzieję naprawdę, że to będzie prawdziwie polski wieczór w Hamar. To po pierwsze, a po drugie jeszcze będzie odpowiedź akurat po tym biegu na pytanie, kto stanie na trzecim stopniu podium. Czy będzie to Greg Hancock, czy będzie to Lee Adams. To jest piękne, że akurat w bezpośrednim biegu to się rozstrzygnie. Cały urok sportu. Zawodnicy już na torze, nasi komentatorzy na stanowiskach. Przed nami wielkie emocje. Wielki finał Grand Prix Hamar. Wielki finał przed nami, kiedy analizowaliście w Warszawie półfinał Tomasza Goloba. My z Rafałem tutaj przymierzyliśmy się. Rafał, twoje typy na kolejność w finale? Czy no, bardzo chciałbym, żeby wygrał Tomek Golob. No, trudno z tej czwórki bardzo dobrych, znakomitych zawodników kogoś wytypować. Bardzo chciałbym, żeby wygrał Tomek Golob. Akurat tak się składa, że stoją w kolejności od wewnętrznego pola zawodnicy, którzy no nie mieli najlepszych startów, bo jednak Tony Richardson, Tomek ze startu no niespecjalnie.
Lee Adams trochę lepiej. Tony Rickardson, no, bardzo szybki ze startu. No i Hancock, tak jak już mówiliśmy wcześniej, z czwartego pola w zeszłym roku w Hamar wygrał turniej właśnie z czwartego pola i być może historia lubi się powtarzać i być może tak będzie właśnie w tym przypadku również. Także trudno wytypować kogoś w tej chwili jednoznacznie, trudno mi powiedzieć. Dobrze, to ja przedstawię może swój typ na podium. Tomasz Golob, Greg Hancock, Tony Rickardson. No, życzymy Tomkowi, żeby tak się stało. Boję się, że Adam po raz kolejny nie wytrzyma tej presji. To jest zawodnik, który mówi się często, że to jest zawodnik jeżdżący. Skąd tu jego te ciągle czwarte miejsce? Że on jeździ za delikatnie, to jest dobry technik, ma znakomity sprzęt, jeździ pięknie, stylowo, ale brakuje, to jest zawodnik minimalnie za miękki, gentleman top światowych torów. No i patrz, Tomasz Golob w czerwonym, Lee Adams w niebieskim, w białym Tony Rickardson i w żółtym Greg Hancock. To jest wielki finał Grand Prix Norwegii. Zamknął Rickardson Tomasza Goloba. Tony Rickardson jest pierwszy, drugi Hancock, trzeci Tomasz Golob, a więc będzie chyba podium, ale teraz co zrobi Adams? Chyba znowu wykrakałem. Chyba Adams nie wytrzymał tej presji. Chyba kolejny medal indywidualnych mistrzostw świata na żużlu zawiśnie na piersi Grega Hancocka. On był mistrzem świata w roku 97. On był trzeci w roku 96. I dzisiaj Greg Hancock w tym wielkim finale znów wytrzymuje presję. Fenomenalnie wyskoczył jak z katapulty w tym finale Tony Rickardson. No i jego nikt już tutaj nie złapie. A drugi do mety dojedzie Greg Hancock, a trzeci, tego życzyliśmy. Życzyliśmy, wiedzieliśmy, że podium jest w zasięgu. I Tomasz Golob jest trzeci w Grand Prix Norwegii. Wielkie brawa dla Tomasza Goloba, ale i wielkie brawa dla Tony'ego Rickardsona, który długo nie mógł wygrać w tym sezonie, jak i w ubiegłym sezonie turnieju Grand Prix. Przez ponad rok nie stanął na najwyższym stopniu podium. W tym roku ciągle trzecie miejsca, ciągle już aż trudno było policzyć, ile było tych trzecich miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatnio w Bydgoszczy również trzeci. No i Tony Rickardson wygrywa. Zwyciężył w Krzyżko w Słowenii, a teraz powtarza swój sukces. Dziękuję teraz swoim kibicom, swoim sponsorom. Podjechał do tych, z którymi się przyjaźni. Podziękował za doping, pogratulował. No a my przekażemy gratulacje po dzisiejszym turnieju Rafał Jarkowi na pewno, za to ósme miejsce. Zdecydowanie. Piotrowi również, Piotrowi na pewno. Jechał bardzo, bardzo ładnie. Absolutnie bardzo ładnie. Nie dał plamy dzisiaj Piotrek. Nie, zdecydowanie nie. Pojechał bardzo dobrze, rozsądnie. Też przyczynił się niejako do sukcesu Jarka. No i oczywiście Tomaszowi Golobowi, który no faktycznie złapał na koniec sezonu coś, zaczął znowu wygrywać. Proszę Państwa, rzędną walkę dzisiaj z wszystkimi zawodnikami. Co ważne, Tomasz Golob i Nicky Pedersen mają po 113 punktów po 9 turniejach. No i w myśl regulaminu to jednak Nicky Pedersen będzie piąty, bowiem przy równości punktów na miejscach niedecydujących o medalach lub też niedecydujących o awansie spadku decyduje po prostu niższy numer na plastronie, a Nicky Pedersen ma numer najniższy z możliwych, jedynkę, Tomasz Golob szóstkę, a więc Nicky Pedersen kończy ten sezon na piątym miejscu, Tomasz Golob na szóstym, Hancock jest trzeci, a Lee Adams znowu czwarty. Będzie kończył karierę? Trudno, wykrakaliśmy chyba to czwarte miejsce dla Lee, chociaż nie życzyłem mu tego. To stało się jak się stało, naprawdę historia by mi się powtarzać i to czterokrotnie. Czwarty raz Lee Adams został czwartym zawodnikiem na świecie. To na pewno nie jest to sukces i widzimy, że długo, długo fetowali Tony Rickardson, zwycięstwo, Hancock i Tomasz Golob długo jeździli po torze, fetowali swój sukces, natomiast Lee Adams no, wjechał z toru, na pewno jest niepocieszony. Szkoda, myślałem, że Greg pozwoli, zrobi prezent Adamsowi, pozwoli mu wreszcie zdobyć ten uprawniony medal.
Niestety stało się inaczej. Emmela trafił właśnie w ręce Amerykanina. Thomas Golub, third place tonight, but a good finish to 2004 for you. Dobry finish w tym sezonie. Meeting shit track for me. Bardzo się cieszę z tego wyniku na tym torze. Cieszę się również z szóstego miejsca w Grand Prix. Jestem trzeci. Może w przyszłym sezonie ja będę pierwszy, a Niki będzie drugi. Gratulacje dla Nikiego. Very happy. Jason, Jansson and me and my team. Congratulations all. Składa teraz gratulacje Tomasz Golob dla całego teamu Jasona Krapa, który w końcu zdobył nie po dwóch, a po trzech drugich miejscach zdobył w końcu ten najwyższy zaszczyt. Thanks Thomas, we'll see you in 2005. Do zobaczenia w przyszłym roku. Gratulacje dla Tomasza Goloba. Teraz przed kamerą pojawi się Greg Hancock. Twój kolega z Oxfordu. Tak, bo... Greg Hancock second on the night, and that secures the place on the World Championship podium. Yeah, exactly. Udało się obronić miejsce na podium. To było bardzo, blisko, było bardzo ciężko, ale obaj awansowaliśmy do wielkiego finału. Zrobiłem, udało mi się dobrze rozegrać pierwszy wiersz. No i pojechałem do przodu, a Lee został z tyłu. To był dla ciebie bardzo równy sezon. Cieszę się, bo dużo pracy włożyłem w tym sezonie. Nie? Jestem szczęśliwy, no i czekam już z niecierpliwością na rok 2005. On jest dobrym mistrzem świata, tyle powiedział na koniec o Jasonie Crampie. Tym samym składając gratulacje Australijczykowi. No i teraz główna gwiazda wieczoru. No może główną gwiazdą wieczoru będzie jednak Jason Crump, ale zwycięzca zawodów, Tony Richardson. To był dobry sezon. Byłem bardzo blisko tytułu mistrzowskiego, ale Jason miał świetny sezon, no i to on wygrał. Byłem blisko przez cały sezon. Trzecie miejsce było w tamtym roku, teraz drugie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie pierwszy. To był mój ostatni wyścig w tym roku, bo nie mam już więcej imprez zakontraktowanych. Bardzo się starałem, żeby to zakończyć godnie. Możemy powiedzieć, ciesz się na imprezie wieczorem. Oczywiście Tony Richardson wyluzowany, zadowolony w swoim stylu, choć na pewno nutka żalu gdzieś w jego duszy, że nie udało się wyrównać rekordu Ivana Maugera i nie udało się zdobyć szóstego tytułu Mistrza Świata. Ale chciałbym, Rafał, zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Popatrzmy, jak mocny, jak dobrze przygotowany fantastycznie był Tony Richardson na ewentualność, gdyby powinęła się noga Crampowi, gdyby nie doszedł do półfinału, nie byłoby tej jedenastki. No tak, jest stuprocentowym profesjonalistą. Przygotowany doskonale do tych zawodów. Mówiliśmy o tym przed zawodami. Co będzie, jeżeli Jasonowi powinie się noga? Różne przypadki już się zdarzały. Taki mógł się zdarzyć również dzisiaj. I nawet tych kilku ludzi, którzy może na tym stadionie wierzyli, że tak może się stać. Jednak ich to było uzasadnione. I gdyby cokolwiek niedobrego stało się w przypadku Jasona, Tony wykorzystałby szansę stuprocentową. Radość w sektorach zajmowanych przez kibiców Tony'ego Richardsona, no ale zabrakło. Ilu punktów zabrakło? 3. 158 Jason Crump, 155 Tony Richardson. No i widzimy Richardson na naszym ekranie oraz Greg Hancock. No i jak zawsze, Rafał, podczas ostatniego turnieju Grand Prix. Dwie ceremonie dekoracji. Najpierw zwycięzcy tego eventu, a później czołowa trójka, Tony Richardson, ale będzie wchodził na podium dwa razy. Po razie na pewno Jason Crump i Tomasz Golob dwa razy również stanie na podium Greg Hancock. To był, tak jak Greg powiedział, to był bardzo, bardzo trudny, ale bardzo dobry sezon dla
dla Grega Hancocka. Gdzieś tam drapał się z punktami. 13, 11, 8. Zwycięstwo w Grand Prix Anglii. Później słabszy występ w Bydgoszczy. Ale na dzisiejszych zawodach wziął się na wyżyny swoich umiejętności i pokazał naprawdę kawał dobrego speedwaya. I zdobył ten uprawniony brązowy medal. Pada deszcz, proszę Państwa, poza falą. No, na szczęście my jesteśmy pod dachem, więc nie grozi nam tutaj jakieś zalanie. Ale przypatrzmy się jeszcze, Rafał, może temu, co działo się w tym sezonie z mistrzem, nowo kreowanym mistrzem, a więc Jasonem Crumpem. Jedna poważna wpadka we Wrocławiu. Dlaczego? Tam przyjechał bez żony i bez dzieciaków. Być może to było przyczyną słabszej postawy. Ale tam pamiętam, że Jason Crump również miał szalone problemy z motocyklem podczas treningu, kiedy wyjechał ze dwa razy na jednym motorze. Po prostu nakrzyczał na swoich mechaników i powiedział: zabierzcie mi ten złom, idźcie coś z tym zróbcie. I natychmiast wyjęli ten silnik z ramy i rozpoczął się nerwowy remont silnika na jakimś plastikowym stole w polowych warunkach. To nie mogło się udać, prawda, Rafał? No, na tym poziomie nie wydaje mi się, żeby takie praktyki przyniosły jakiś skutek. No i też faktycznie tak było. No ale finał jest zupełnie inny, rozpromieniony na naszych ekranach. Nowy mistrz świata, szczęśliwy, nawet z tą jedną potyczką we Wrocławiu, znakomity wynik. Jeszcze jedna ważna informacja, proszę Państwa, zanim dojdą, bo jeszcze mają kilka metrów do podium. To nie jest informacja ściśle związana z Grand Prix, ale z drużynowym Pucharem Świata na przyszły sezon. Nowa formuła, pierwsza eliminacja w Wielkiej Brytanii w niedzielę. Później druga eliminacja, przelot na wtorek do Szwecji. Później przelot ze Szwecji do Wrocławia, w czwartek baraż, a w sobotę finał. Dosyć dziwnie tak to zostało wymyślone, ale okazuje się, że cztery turnieje drużynowego Pucharu Świata w jednym miejscu przejadły się, nie sprawdzają się, za mało ludzi przychodzi, mają przesyp tego speedwaya, dlatego drużynowy Puchar Świata w przyszłym sezonie będzie jeździł od Anglii przez Szwecję do Wrocławia. No, będzie to na pewno trudne logistycznie wyzwanie, jednak przemieszcza się w krótkim czasie z całą kawalkadą, z całym sprzętem, będzie na pewno bardzo trudne. Podsunąłem dzisiaj Johnowi poseł White'owi pomysł, żeby zorganizować jeden samolot po prostu, taki samolot, do którego można również zapakować motocykle i żeby po prostu cała ta karawana Grand Prix, wszyscy zawodnicy, nie Grand Prix, tylko wszyscy zawodnicy, wszystkie teamy przemieszczały się po prostu jednym dużym samolotem. Tak, ale tak czy inaczej jest to duży problem. Logistyczny sprzęt jednak trzeba transportować w inny sposób. Trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach. Tomasz Golob po raz drugi z rzędu staje na podium. Cudowna, można powiedzieć, dla Tomasza Goloba końcówka, no bo początek był dobry, czwarte miejsce w Sztokholmie, później słabo, słabo. Nie było silników, boom, były defekty, były niedobre występy. Ale Tomasz Golob przed turniejem w Bydgoszczy przygotował w końcu te silniki gumy, tam wzniósł się na wyżyny swoich umiejętności. No i dzisiaj również nie było źle. Trzecie miejsce na jednodniowym torze, których Tomek tak naprawdę nie lubi. Nie może się dogadać często z silnikami na takich torach. Ale dzisiaj to wszystko wspaniale się udało, zagrało. No i jesteśmy dumni i szczęśliwi na koniec sezonu, że mamy Polaka na podium i powtarzamy po raz kolejny. Cieszymy się, że Jarosław Hampel udowodnił i niedowiarkom, i wiarkom, że stać go było na zajęcie miejsca w czołowej ósemce. Tony Rickardson na najwyższym stopniu, podium, piękne okolicznościowe puchary. No i co, posłuchamy chyba zaraz jeszcze po raz kolejny w tym sezonie szwedzkiego hymnu. Stajemy szwedzki. Tomasz Golob geht von innen natürlich als Favorit in dieses Finale hinein. Die Frage ist, kann Greg Hancock seine überraschend gute Form hier konservieren? Kann er Tomasz Golob eventuell in die Suppe spucken? Und was machen Jason Crump und was macht Lee Richardson, der von außen nur Außenseiter auch sein kann?
aber natürlich auf eine Woge der Motivation einhergeschwommen kommt. Neil Middleditch, der englische Teammanager, den Sie hier rechts im Bild sehen, betrachtet sehr genau, was Lee Richardson tun wird von ganz außen. Aber der Favorit ist Tomasz Golob mit dem roten Helm. Daneben, was tut Greg Hancock? Kommt überhaupt nicht weg. Greg Hancock ist letzter nach dem Start. Komplett vermurkst, weil er mit seinem Auspuffkrümmer aufgesessen hat. Auf den Kanten einer Rille. Und deswegen so gut wie keinen Vortrieb hatte im Vergleich zu Tomasz Golob. Und damit ist Greg Hancock auf der Hinterhand unterwegs und muss irgendwie versuchen, den Anschluss wiederherzustellen. So schnell kann es gehen. Du musst in diese Rille rein beim Start, weil das Rad dann quasi eingebettet ist in die Rille und der Reifen nicht nur auf den Flankengrip findet, nicht nur auf der Schultergrip findet, sondern auch an den Flanken rundum. Wenn es klappt, wirst du nach vorne geschossen. Wenn es schief läuft und du auf dem Krümmer aufsetzt, so wie Greg Hancock hier, dann bist du der AVD auf dem letzten Platz. Tomasz Golob liegt in Führung. Dahinter Lee Richardson auf Platz 2, der sogar noch eine Attacke reitet auf Tomasz Golob, eingangs der letzten Runde. Golob allerdings lässt dann nichts mehr anbrennen. Und nach dem Wechsel auf die Hanszirk Jawa Motoren, die bereits 3 Jahre alt sind, gewinnt Tomasz Golob zum 4. Mal in Folge den großen Preis in seiner Heimatstadt Bromberg. Überbordende Begeisterung im Lager der Polen, die bereits Mannschaftsweltmeister geworden sind in Breslau. Und deren Superstar Tomasz Golob jetzt hier der ganzen Geschichte die Krone aufsetzt mit seinem 4. Erfolg in Bydgoszcz oder wie wir es nennen in Bromberg. Ein Riesenergebnis für Tomasz Golob, der lange Zeit von Jakub Andreas Grajewski mitgemanagt worden ist, einem Sportmanager aus Hannover-Langenhagen. Grajewski ist allerseits früher Besitzer der Clubs von Lodz und Treschno gewesen. Roman Poważny, der Mann aus Russland. Das war's aus Bromberg. Viel Spaß beim Finale in Lonigo. Wir sehen uns wieder. Bis dann auf eure Sport. Tschüss, ihr Norbert Okenga. Bowiem Tomasz Golob wjechał na linię mety równo wtedy z Sullivanem, tyle że miał podniesione koło, no i nie było tam idealnej takiej stopklatki, takiej kamery umieszczonej na linii, na tej niezbyt fortunnej stopklatce z przodu jak gdyby linii startowej umieszczonej, analizowano to dziesiątki tysięcy razy, no ale sędzia zadecydował, że wtedy jednak Sullivan. Dzisiaj Tomasz Golob ma szansę powtórzyć przynajmniej i tamto osiągnięcie, albo nawet nie poprawić. Richardson Krop, Tomasz Golob i Nicky Pedersen z tym 3 od Pedersena. Tomasz Golob nabierze teraz dużej prędkości na zewnętrzne, czy nie za daleko? Chyba za daleko, Richardson jest z tyłu. Tomasz Golob wchodzi z ciekawe zniku. Jest, będzie drugi z przodu, jest Nicky Pedersen. Drugi raz, Richardson z tyłu. Ale cóż stało się z tym fantastycznym sprzętem Tony'ego Richardsona? Jechał w jednym wyścigu jak zaczniony, a teraz Krab z Nicky Pedersenem walczył o pierwsze miejsce. Tomasz Golob jeszcze się nie poddaje. Nicky Krab, Tomasz Golob trzeci, a więc podium na razie, ale groźny, zawsze groźny Tony Richardson jeszcze za plecami. Teraz dobrze złapał przyczepność Richardson, doszedł do Topka Goloba, ale on szukając prędkości na zewnętrze pojechał szerzej. Szybszy Richardson, nie, Tomek swoim stylu świetnie na 2 razy na tej prostej startowej założył Richardsona i ciągle jest trzeci Richardson teraz po kredzie. Efektownie to wygląda, ale nie przynosi sukcesu. Tomasz Golob jeszcze jedna serza przy krawężniku. Nie, nie, nie! Nicky Pedersen, Jason Trump, Tomasz Golob i Tony Richardson. Taka jest, proszę Państwa, ostateczna kolejność pierwszego turnieju. Można i to cała trójka dzisiaj pokazała, ale Paweł, ja Ci powiem, ja się zastanawiam, co stało się z tym sprzętem Richardsona. Co stało się z tym sprzętem Nicky Pedersen, który w tych eliminacjach zdobywał punkty, wygrywał wyścigi, ale no... Thank you.
eccoli qua, i piloti in linea. Punti già conquistati da Reid Adams, pronti a schizzare via la finale, si assegna il titolo, chiusura di Tomasz Golub, a trovare spazio invece Reid Adams, l'australiano adesso a pista libera davanti a sé, attaccato da Tomasz Golub, terza piazza per Kremp, poi Andersen, Late e Golub quasi tranquilli delle loro posizioni. Kremp prova ad andare avanti al problema di doversi cambiare il visierino, tantissimo fango che arriva sugli occhiali e che dietro anche questo ostacolo in più. Opportunità per una gara tranquilla, sembrerebbe addirittura per Late Adams. Late Adams tranquillo, tranquillo, la battaglia è tutta alle sue spalle tra Golub e Kremp. Adams, questi metri di vantaggio in grado di potergli far pennellare addirittura le traiettorie, guardatelo qui, è importante il vantaggio e bandiera scacchi, vince il Gran Premio di Scandinavia, l'australiano Reid Adams, seconda piazza del polacco Tomasz Golub, terza per l'australiano Jason Kremp, quarto Hans Andersen, e a questo punto la classifica si muove davvero per quanto riguarda quella generale, con i 16 punti conquistati oggi sale a 126 Nicky Pedersen, Reid Adams di punti ne guadagna addirittura 19, quindi ne recupera 4 al leader della classifica generale, sale a 102 e adesso sono solamente 24 i punti a dividere i due. Per quanto riguarda invece Hans Andersen, 12 punti oggi, 87 complessivi, e comunque molto molto lontano dal gruppo. Giornata, come dire, a favore di Reid Adams dopo quella del Gran Premio di Svezia, e la seconda giornata decisamente favorevole per lui rispetto a Nicky Pedersen. Quindi chissà che le ultime prove di campionato non possano dare una scossa a questo campionato. Sen stanął na polu B, jako trzeci Scott Nichols wybrał pole C. No i ostatnie, które zostało, pole D, kask żółty, zostało Tomaszowi Golubowi, to team Scotta Nicholsa, Anglik, po raz siódmy w swojej karierze w wielkim finale, po raz 34. Tomasz Golub, mały jubileusz przeżywa Nicky Pedersen. Dla niego to jest 25. wielki finał. W tym sezonie zwyciężał już trzykrotnie w Lonigo, Wrocławiu i Pradze. Dwukrotnie zwyciężał Lee Adams w Eskilstunie i przed dwoma tygodniami w Molili. Obaj walczą o tytuł indywidualnego mistrza świata. Zupełnie nie odpuszcza. Adams zdobył jak dotąd w tych zawodach punkt więcej od Nickiego Pedersena, a więc ma szansę na to, żeby zmniejszyć dystans dzielący go od lidera od początku cyklu, a przecież pozostaną jeszcze trzy turnieje Grand Prix. I Tomasz Golub przed dwoma tygodniami drugi w Molili, jak będzie tutaj w Daugavpils, świetny start Tomasza Golubowa, Golub szerzej, ale czy nabierze takiej prędkości, że zdoła wyprzedzić Nickiego Pedersena? Nickiego Pedersena, tak! Jest Polak drugi, teraz kontratak Nickiego Pedersena, Polak ścina do krawężnika, ciasno tam na wyjściu z tego drugiego łuku, nie uląkł się tych łokci Nickiego Pedersena, Tomasz Golub, Golub jest teraz trzeci, teraz nie zostawił tam miejsca Nicky Pedersen, prowadzi Lee Adams, a więc widzi co się święci Nicky Pedersen, on wie, że ucieknie mu Lee Adams w klasyfikacji, że odrobi do niego punkty, bowiem punkty w wielkim finale liczą się po podwójnie. Tomasz Golub trzeci, nie liczy się zupełnie Scott Nichols. Lee Adams świetnie usposobiony. On po raz drugi dziś rywalizuje z Nicky Pedersenem i odgryza się za porażkę w fazie zasadniczej tych zawodów. To już ostatnie okrążenie, chyba nic się nie zmieni.
Adams wygra trzeci turniej Grand Prix w tym sezonie, a więc po Eskilstunie Molili wygra Australijczyk także w Daugavpils, a to tylko i wyłącznie daje nam nadzieję na to, że walka o Mistrzostwo Świata będzie do końca niezwykle emocjonująca. Lee Adams, zwycięzcą Grand Prix Łotwy w 2007 roku. Drugie miejsce dla Nikiego Pedersena, trzecie dla Tomasza Goloba. Golob i Niki Pedersen jeszcze coś tam sobie poza kadrem, państwo tego nie widzą, wyjaśniają, ale chyba tylko powiedzieli sobie, że było ostro, ale żaden z nas nie popełnił żadnego faulu, żadnego błędu, nikomu nic się nie stało i to najważniejsze. Teraz Niki Pedersen, no chcielibyśmy zawsze oglądać takiego Nikiego Pedersena, który podjeżdża do zwycięzcy Lee Adamsa, do swego najgroźniejszego rywala w walce o Mistrzostwo Świata. Gratuluję mu zwycięstwa. No i popatrzmy spokojnie na wyniki tego wielkiego finału. 6 punktów dopisujemy Adamsowi, więc zwycięzca Grand Prix Łotwy ma w sumie punktów dziś 22, 4 zdobywa za drugie miejsce Niki Pedersen 19, a więc 3 punkty odrabia dziś Niki do Nikiego Pedersena Lee Adams. 2 punkty w tym wielkim finale. Tomasz świetny występ zaliczył. Wiesław Jaguś, 5 miejsce. Zabrakło centymetrów, by wjechać do wielkiego finału. 10 dziś był Rune Holta, który zdobył 7 punktów. To wszystko z Daugavpils, skąd zawody komentował dla państwa Rafał Darzynkiewicz. My słyszymy się za 2 tygodnie o 23.30 w regionalnej trójce podczas Grand Prix Polski w Bydgoszczy, a dzień później o 18.30 także w trójce finał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów z Ostrowa Wielkopolskiego. Już teraz serdecznie zapraszam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Progresja jest, także napawa to optymizmem przed ostatnimi turniejami, Grand Prix. Pieczołowicie tam Tomek z czwartego pola przygotowuje tą kolejkę. No start tutaj w tym wyścigu będzie bardzo istotny. Troszeczkę chyba niedobrze, że jednak było równanie, te ciągniki wyrównały tą luźną nawierzchnię. Ale tutaj widzę, Rafał, że ty widzisz na pewno tarkę Tomka Golowa. Nie, ja tutaj widzę, że trochę zostawiły te ciągniki. Trochę zostawiły, ale myślę, że mimo wszystko lepiej, gdyby tego równania nie było w ogóle. Chociaż, no zobaczymy, myślę, że nie uda się na tyle wygrać startu. Być może Krzysztof Kasprzak, bo dzisiaj dysponuje dobrym startem, uda mu się wygrać i klapnąć, jak to mówimy, Nikiego Pedersena. Niki Pedersen, Krzysztof Kasprzak, Andreas Jonsson i Tomasz Golob. No i Niki jak zwykle z przodu, Tomasz do płotu. Tam będzie się napędzał, pojechał po tarce. Na razie jest trzeci, bo Kasper jest przed nim. Ależ to zrobił! Co zrobił Tomasz Golob? Zahamował na moment, a potem odkręcił gaz i wjechał między dwóch rywali, między Kasprzaka i Nikiego Pedersena. No a Niki tak tym wszystkim zaskoczony, że on nie miał. Duńczyk jedzie trzeci, Kasprzak jest drugi, a więc za chwilę, proszę państwa, znowu będziemy mieli dwóch biało-czerwonych na dwóch najwyższych stopniach podium. Musi teraz Krzysztof Kasprzak pojechać tylko spokojnie przed Nikim. Krzysiu, jesteś szybki, a ten Niki nie jest taki straszny. Pokazałeś nam w Lesznie, że wiesz, jak to zrobić. I Krzysztof Kasprzak właśnie to robi. Fruwający Tomasz Golob zwyciężał tu już bardzo, bardzo wiele razy. 5 wiktorii Tomasza Goloba na torze w Bydgoszczy, ale to, co zrobił, o tym się długo będzie opowiadało i w Bydgoszczy, i w innych polskich żużlowych miastach, bo to, co zrobił, to był majstersztyk. To było coś nieprawdopodobnego. Niki goni Tomasza Goloba. Oni przejadą tu jeszcze kilka pokazowych okrążeń. Ten wyścig oczywiście już się skończył. Tomasz Golob pokazuje Nikiemu po tym dodatkowym 5 okrążeniu. Widzisz, chłopie, taki jesteś szybki, rakietowy, ale w speedwayu trzeba mieć jeszcze poza rakietami. Trzeba mieć czasem nieco fantazji. I tę fantazję pokazał Tomasz Golob i tym ruchem, który zrobił, fenomenalnie dał szansę Krzysztofowi Kasprzakowi stanąć na drugim stopniu podium. No i to jest olbrzymi sukces Krzyśka. I teraz ci powiem, Rafał, szczerze, po tym, co zrobił Kasper, to wydaje mi się, że dzika karta ewentualnie na przyszły rok na Grand Prix może być bliżej Krzyśka Kasprzaka niż nawet Jarka Hampela. Chociaż oczywiście
Chociaż oczywiście chciałbym również w tym towarzystwie Grand Prix na rok przyszły zobaczyć również ciebie, bo wiem, że ty byś tutaj z nimi też dał radę pięknie powalczyć. Teraz Tomasz Golob na kolanach przed trybuną, przed tymi najwierniejszymi, żoną Brygidą, córeczką Wiktorią i najbliższym otoczeniem Tomasza Goloba. Wspaniale im dziękuję, no a my czekamy na powtórki i zobacz, ma jeszcze tyle siły, sam sobie prawie zapchnął motocykl i pojechał, ale przewrócił się doktor, który tam pomagał. Na pewno wybaczy to Tomkowi, czekamy na powtórkę tej akcji, którą wszyscy będą oglądać i pasjonować się latami po prostu. No bo to, co zrobił Tomasz Golob, przechodzi niewątpliwie do annałów światowego speedwaya. Niesamowite to było, odjęło mi mowę i mogłem nic powiedzieć przez chwilę, bo to, co zrobił Tomek Golob, to było fantastyczne i to, co powiedziałeś, Piotr, to jest ważne, że trzeba mieć troszeczkę fantazji. Niki nie ma niestety jej za grosz i jest naprawdę dobrym zawodnikiem, fantastycznym można powiedzieć i bezbłędnym, perfekcyjnym, ale no fantazji to ona niestety nie ma i to jest różnica między tymi właśnie mistrzami świata jak Rickardson, Kramp, Thomas Golob, it's been a long time, but you've won another Grand Prix. No, very happy tonight. Sporo czasu minęło, odkąd wygrałeś ostatnie Grand Prix. To jest bardzo szczęśliwy dzień dla mnie i dla całego mojego teamu. To jest mój tor, mój dom i jeździłem tutaj, no nie 60, chyba 16 lat. Ale teraz jestem od 4 lat w Tarnowie. Kocham tutaj jeździć. Kocham tutaj kibiców na tym stadionie. To był fantastyczny, myślę, wieczór dla mnie, dla kibiców na stadionie i dla tych przed telewizorami. Niki był bardzo szybki na startach. Nie spodziewał się, że wejdę po małej, bo przecież ja tutaj jeżdżę często po dużej. Miałem dużą prędkość, zobaczyłem, gdzie jest Niki. Niki był po prawej, miałem trochę miejsca. Wygrał co prawda pierwszy wiraż, ale ostatecznie to ja byłem lepszy. It's not the reception, maybe the good disposition for me in the bike, the very concentration. Była dobra dyspozycja z mojej strony, koncentracja, świetny sprzęt. I think my head. Miałem znakomity sprzęt i bardzo dużo myślałem. 100% moich myśli było w tym wyścigu. Było skupione na tym, żeby wygrać dzisiejszy turniej. Tyle przyjemności przed nami, za chwilę wręczanie nagród. Oddamy jeszcze na chwileczkę głos komentatorom, panowie. Dlaczego na chwileczkę? My tutaj z Rafałem jeszcze bardzo wiele rzeczy zamierzamy powiedzieć. Między innymi państwo pewnie widzieli to przed chwilą, że wycałowany już przez małżonkę Brygidę, przez córeczkę Wiktorię. No i ten turniej, pomówmy może o historii, o statystyce. Dwóch Polaków stało na podium w Pradze, Rafał, tak? Drugi był Jarek Hampel, trzeci Rune Holta. No ale zaraz ktoś powiedział, nie no, jakich tam dwóch Polaków? Przecież Jarek to Polak, a Rune to nie Polak. Dzisiaj wobec tego możemy powiedzieć, że dwóch 300% Polaków, facetów z wiadomo czym, staje na dwóch najwyższych stopniach podium i tegorocznego dominatora przywieźli za plecami w świetnym stylu, aczkolwiek nie oszukujmy się, no całą tę czarną robotę wykonał tutaj Tomasz Golob, bo Niki, kiedy się obudził po tym ataku, to już było za późno, żeby dogonić Krzyśka Kasprzaka. No, sam Niki powiedział, że był w szoku i tak chyba nie za bardzo wiedział, co się dzieje, bo tak szybko Tomek wjechał pod niego. Tego się nie mógł nikt spodziewać, nikt by się tego nie spodziewał. Po prostu Tomek, tu widziałem, że miał jedno założenie, jeżeli nie wygra startu, a chyba najbardziej to właśnie zakładał. No fantastycznie bawi się Krzysztof, bo trzeba zaznaczyć, że jechał bardzo dobrze dzisiaj i wygrywał starty. Jechał rozsądnie przy krawężniku, był szybki i to dało mu duży sukces. Ale wracając do Tomka. Fantastycznie, już od początku, od startu nie zakładał się na zawodników, tylko pojechał szeroko, nabierał tam z wyjścia, z łuku szybkości, po prostu ją
na końcu znakomicie wykorzystał i to była recepta, jak pokonać na tym torze Mikiego. No ewidentnie zadowolony, szczęśliwy Tomek Golob. Najbardziej chyba raduje właśnie zwycięstwo na swoich śmieciach. Pokazuje, tu ciągle na palcach podkreśla, ile to już razy w Bydgoszczy mówili. Byli tacy, którzy w latach ubiegłych, jak chociażby Jason Krab mówił, wiecie co, w zasadzie to moglibyśmy to Grand Prix w Bydgoszczy zlikwidować. Wpisać Golobowi 25 punktów i nie przejeżdżajmy tu, jeździmy może na jakimś innym torze w innym kraju. Tomasz Golob zajął trzecie miejsce w roku ubiegłym, wielu było zawiedzonych tak niską pozycją, ale ta pozycja była bardzo ważna, bo dała Tomkowi utrzymanie w ósemce na przyszły rok, czyli na ten rok, który teraz mamy, a ta pozycja w ósemce była zagrożona. I pamiętamy też jedną scenę z wywiadu z Daugavpils sprzed dwóch tygodni, gdzie Tomasz Golob po zajęciu trzeciego miejsca modlił się, składał ręce do niebios i mówił, żeby tylko było chociaż takie trzecie miejsce w Bydgoszczy. Jest lepiej. Zobacz, Rafał, i Wiktorka dała radę zaśpiewać sobie Mazurka Dąbrowskiego na podium Grand Prix. Ale teraz już uciekaj stamtąd lepiej, bo oni cię dziecko poleją zaraz tam jakimiś napojami. Uciekła, bardzo sprytne dziecko. Sprytnie się załamał Krzysztof Kasprzak, który zabrał gogle. Na tą zabawę szampanem zabrał gogle. A to nie on pierwszy i pewnie nie ostatni. Wylali po pół tej swojej butelki. Teraz Kasper jeszcze się zakradł, zaatakował Dickiego. Wszystko to świetnie wygląda. Ja odnoszę czasami takie wrażenie, że oni tutaj w Bydgoszczy za sprawą Tomasza Goloba no najlepiej z tych chyba wszystkich turniejów Grand Prix bawią się na podium. No, to jest takie spontaniczne jak jazda Tomasza Goloba. Wydaje mi się, że to jest bardzo proste, bo bawi się cały stadion i wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi. Tak jak powiedziałem, na swoim torze zwycięstwa chyba smakują najlepiej, bo oprócz tego, że znamy tor i jest to dla nas handicap, ale jest to też olbrzymi stres, bo presja i oczekiwania są bardzo wysokie. Stary numer Tomasza Goloba. Proszę Państwa, Mazurek Dąbrowskiego najpierw, teraz We Are The Champions. W Bydgoszczy zwycięża Tomasz Golob, drugi Krzysztof Kasprzak, trzeci Niki Pedersen. To oczywiście nie jest koniec naszej transmisji. Rafał, ostatnie pytanie do ciebie. Taki Mazurek Dąbrowskiego, to przydałoby się pośpiewać za tydzień w Wojens.